W tamtym momencie nie czułem się aż tak, nie byłem aż tak dobrym zawodnikiem, jak ludzie myśleli, a w momencie niepowodzeń nie byłem aż tak słabym, kiedy też ludzie myśleli, że dobra, odbił się od zagranicy na no to, że, że nie wiem, że, że jednak jest za słaby. Ja jechałem na reprezentację Polski i byłem w, przy stoliku obok Roberta Lewandowskiego i tej grupy takiej piłkarzy, którzy grają bardzo długo za granicą. A ja mieszkałem w czterech metrach gdzieś <grym> Drugi raz, kiedy odniosłem kontuzję, drugie zerwane więc krzyżowe w legi. no to wróciłem, no to w międzyczasie... Trenera Michniewicza zwolnili, trenera Głębieskiego zmieni, i, i zwolnili, i był znowu, wrócić trener Wukowicz. A jak wróciłem na boisko, no to tak grało może z trzech chłopaków wtedy, co to ze mną jeszcze grało. Więc rok piłca to dużo czasu. W naszej szatni w legii, notabene, tutaj żuzule przejął stery i leci taka bardziej muzyka latnoska, taka do, do, do tańczenia, z czym było mi się ciężko odnaleźć, powiem szczerze, na początku, po, po tym jak wracałem po kontuzji. Bo ja rzeczywiście tego hip-hopu słuchałem najczęściej, głównie polskiego, polskich wykonawców. Pisaliście listy, e-maile, chodziliście na pocztę, pytaliście przypadkowych przechodniów, co się stało z tym duetem, gdzie on się podział. No i wreszcie się odnalazł w tym oto studiu kanału sportowego. Futbol i cała reszta. Audycja już chciałem powiedzieć, ale weszliśmy na wyższy level, czyli program. Arek Sitarz, Przemek Rudzki i pierwszy gość, który pojawił się w naszym nowym jeszcze pachnącym studiu z naszą nową grafiką, czyli Bartek Kapuska, piłkarz Legii Warszawa. Witamy Ciebie bardzo serdecznie. Jak się czujesz w roli gościa numer jeden? No, bardzo mi miło, zaszczyt niesamowity, że tutaj jestem dzisiaj debiutantem razem z Wami. Zastanawialiśmy się, Bartek, razem z Arkiem dzisiaj, jaki może być motyw przewodni tej rozmowy, bo jednak by się jakiś przydał. I pomyślałem sobie, że to może być upływ czasu, dlatego że jak się jest młodym chłopakiem, właśnie nie wiem, 16, 17, 18 lat, wydaje się, że ten stan będzie trwał zawsze. Ty dość, dość młodo, bardzo młodo wszedłeś do dużej piłki. Ale ten czas, zwłaszcza, nie wiem, ostatnich 7 lat, mam wrażenie, że minął tak i okazuje się, że tego czasu mamy mniej niż nam się czasami wydaje. Czasu, czasami, czasami. Czasu mamy mniej niż się niekiedy wydaje. Czesław Michniewicz powiedział takie zdanie bardzo fajne o tobie, że ty starałeś się, starałeś się bez przerwy gonić czas, bo z różnych powodów, albo z powodu podjętych decyzji, albo z powodów takich, które od ciebie nie zależały, bo mam na myśli urazy, ten czas tobie. Uciekał. Jakbyś miał tak sobie podsumować ostatnich 7 lat, bo myślę, że to jest dobra cezura czasowa od tego euro 2016, to co w tym czasie zobaczyłbyś jednak dobrego, pozytywnego dla siebie? No zacznę od tego, co, co powiedziałeś minęło strasznie szybko. Ten czas rzeczywiście. Chociaż muszę powiedzieć, że w Legii akurat trochę mnie to wszystko odmładza, bo jak gramy w dziadka, to często wchodzę do środka dalej, także że jestem w takiej grupie, ale, ale to jest nie miłe się, i niemiłe. Nie, nie każą nosić sprzętu już? Nie, nie, na szczęście, na szczęście nie, ale wracając do, 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 do głównej sprawy, no to rzeczywiście ta droga, te 7-8 lat, ten jakiś czas, który spędziłem w Anglii, w Niemczech, za granicą, czy w reprezentacji Polski minął bardzo szybko i tych przemyśleń było mnóstwo na temat tego, Hmm. Jakie decyzje mogłem podjąć, co zrobiłem źle, co było dobrze, także ja się zastanawiałem nad tym milion razy, i teraz jestem w takim miejscu, że rzeczywiście jestem bardziej świadomy wielu rzeczy i to, 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 to na pewno, ale w tamtym momencie myślę, że też wiele rzeczy nie miałem prawa wiedzieć i dlatego też w życiu się za to gdzieś tam za różne rzeczy nie obwiniam, czy nie, nie myślę, że, że to były jakieś błędne decyzje, po prostu decyzje, które musiały. Nie czegoś nauczyć i tyle. A teraz mam nadzieję, że jeszcze, jeśli zdrowie dopiszę, a mam nadzieję, że już najgorsze za mną, to, to nadal wierzę, że, że dużo dobrego jeszcze mogę zdziałać. Ja w ogóle mam wrażenie, słuchając ciebie przez lata i obserwując, że masz takie nadwyraz dojrzałe podejście do życia i też mówiłeś o tym, że trochę uczyłeś się procesu decyzyjnego, bo płynąłeś wcześniej na fali zdarzeń. A teraz te decyzje podejmujesz świadomie. Ale pytanie, czy jakby skąd wyniosłeś to? Bo to nie jest też, wiesz, jakby dla młodego człowieka, którego, do którego sukces przychodzi szybko, nie jest to naturalnym takie zdrowe podejście. Czy ty jakoś od początku byłeś wychowywany w takim duchu właściwie pragmatyzmu i racjonalizmu i dystansu do życia? Bo mam wrażenie, że nawet mimo tego, że bywałeś w zamieszaniu, no to. Zawsze jednak Twoja postawa była taka naprawdę wyważona, że ciężko było uwierzyć, że jakby wiesz, w młodym wieku można mieć takiego poglądu. Myślę, że wiele rzeczy się na to składa. Na pewno rodzice mieli na to wpływ, na, na też na moją osobę, ale myślę, że ja też nie do końca tak to wszystko wyglądało. Ja też jakiś czas, myślę, że te, te, ten początek mój za granicą to był czas, kiedy ja się trochę broniłem przed tymi wnioskami, broniłem się przed tym, żeby to wszystko analizować. Żyłem trochę w takim. No żyłem w kosmosie powiem ci szczerze, że ja ten rok przed wyjazdem to był dla mnie rok, w którym moje życie się wywróciło 180 stopni. Nie? To nie była jakaś zaplanowana ścieżka i tak kroczek po kroczku dążenie do celu, tylko było, to było wyprzedzenie wszystkich faktów, jakie sobie mogłem nawet zaplanować, nawet może wymarzyć, bo, bo ja będąc chłopakiem 17-letnim nie marzyłem jeszcze o grze w reprezentacji Polski na przykład. W życiu o tym nie myślałem. To była dla mnie jakaś abstrakcja, może kiedyś, za parę lat, nie? za pół roku już tam byłem. I za kolejne pół roku byłem na, na mistrzostwach Europy, a za kolejne parę miesięcy w Premier League. I to nie było w żaden sposób planowane. To nie było wszystko zaprogramowane w mojej głowie, że ja muszę zrobić to, to i to i to. Teraz. Nawet teraz po paru latach to trochę wszystko inaczej wygląda. Ja teraz wiele rzeczy gdzieś tam planuję, mam jakieś cele czy określony plan, według którego chcę coś osiągnąć. W tamtym momencie to się działo po prostu jak na podwórku, nie? grając z kolegami i nagle coś fajnego się dzieje. Więc yy, ja też nie zawsze szybko wyciągałem wnioski. Myślę, że praca też w pewnym momencie właśnie z psychologiem bardzo wiele rzeczy mi uświadomiła i też przed pracą z psychologiem w pewnym momencie się trochę... Broniłem nie dlatego, że czułem jakiś wstyd z tego powodu, mm -hmm. czy że było mi ciężko, tylko po prostu byłem uparty i nie trafiały do mnie czasem jakieś argumenty. Ja miałem własne zdanie na jakiś temat i, i ciężko było je zmienić. A, a kiedy się na to otworzyłem, kiedy trochę się zdystansowałem od całej sprawy, to. To nauczyłem się wiele i wyniosłem wiele naprawdę z tego i myślę, że trochę się też zmienię jako człowiek dzięki temu. A praca z psychologiem jest ciężka dla kogoś, kto jest kontrowertykiem, bo ty chociaż teraz siedzisz z nami i, i starasz się otworzyć przed nami i przed <trym> widzami, to ogólnie uchodzisz za taką osobę właśnie zdystansowaną, spokojną. Nie wiem się, że ja jestem maksymalnie ekstrawertykiem, tylko i to, przez to nawet, że wychowywałem się w internacie, to zawsze było mnóstwo ludzi wokół mnie, ja, ja... Mieszkałem w pokoju z trzema, czterema kolegami zawsze, więc dla mnie, właśnie ten wyjazd, na przykład do Anglii, to był wyjazd, kiedy nagle zostaję sam w domu i mi brakowało ludzi totalnie. A może ta trochę intra, introwertyczność właśnie mnie dotknęła, kiedy, kiedy coś zaczęło mi nie iść, kiedy, kiedy czułem, że mam jakiś problem, na przykład, to ja jestem osobą, która się wtedy bardzo zamyka, która wtedy chce sobie sama radzić z problemem, ciężko jest mi się otworzyć na ludzi. W pewnym momencie po prostu myślałem, że nie wiem, że jak coś jest nie tak, no to ja nie zasługuję na to, żeby nie wiem, gdzieś wyjść ze znajomymi czy z polegań, powiedzieć, Chciałem do tego nawiązać. Kiedyś byłem w Lester i poszliśmy z Marcinem Wasilewskim na piwo. I Marcin mówi, jeszcze Bartek Kapuska z nami pójdzie. Ja mówię, o to super. I ty... Mm -hmm ostatecznie nie poszedłeś z nami. Ja dzisiaj o tym myślałem, bym tutaj w ogóle. Tak, ja Serio, te... przypomniałem sobie przy... Ja też to, o tym myślałem, sytuację. bo y, pomyślałem o tym teraz jeszcze mocniej, kiedy powiedziałeś, że miałeś takie poczucie, że nie zasługujesz na wyjście. Mm -hmm. Ja wtedy zapytałem Wasyla, czy to nie jest tak, że Bartek uważa, że skoro nie gra, to nie ma prawa wychodzić do knajp. Nie pamiętam już, jaka była jego odpowiedź, ale teraz, <laughs> kiedy zacząłeś o tym mówić, to odwinął mi się film z tamtych dni, więc coś w tym jest faktycznie, że... Tak to mogło być odbierane przez ciebie samego, nawet prawda? Było trochę na pewno. No, momentami się, że te że pierwsze takie zdarzenia, to trochę się, brzydko mówiąc, katowałem tym, i, i to nie było na pewno zdrowe, że, że sobie odmawiałem nawet takich jakichś prostych przyjemności. Ja nawet myślałem wtedy, nie wiem, jest godzina wieczorna, nie mówię akurat do tej konkretnej sytuacji, ale zdarzały się takie, że nie wiem, był weekend po meczu, nawet chłopaki z Leicester gdzieś wychodzili na miasto, czy zapraszali mnie, ja mówię, nie, nie, jutro jest o 10.00 trening, 11 wyrównawczy. ja nie grałem, to muszę być w ogóle na maksa w 100% skoncentrowany na tym, żeby wykorzystać tą szansę, jak przyjdzie i tak dalej, ale to zabrnęło aż trochę w złą stronę, że ja, brakowało mi trochę luzu po prostu, takiego dystansu od pewnych rzeczy, nie? ja cały czas myślałem, co robię nie tak i i, I wtedy to, o czym powiedziałeś, no to ja to pamiętam doskonale. Dzisiaj z tym samochodem, mówię, kurczę, była taka sytuacja, pamiętam <laughs> się z Wasylem, Przemek przyleciał do, do Anglii i przysięgam ci, to było właśnie po meczu. Ja wtedy chyba albo nie byłem w kadrze meczowej, albo nie, albo nie wszedłem na boisko i tak mówię, nie mam ochoty iść, mówię nawet, nie? Wróciłem do domu i tak mówię, kurczę, zostaję, nie wiem, jak nie miałem to energii. To było po meczu z Manchesterem United i tam zaistniała taka sytuacja, kiedy... Zobaczyłem, że rozgrzewasz się za linią boczną, ruszyłeś do rozgrzewki, jak wiadomo w Premier League ostatecznie nie, nie zagrałeś i ja napisałem wtedy na Twitterze, jeszcze byłem czynnym użytkownikiem Twittera, napisałem e, chyba będę świadkiem debiutu, ta Kapuska <grym> się rozgrzewa i ty odpisałeś mi później publicznie i to by było na tyle. <grym> Czyli na tej rozgrzewce się, się skończyło. Ale mi się, Ja się zastanawiam też, czy to nie wynikało przypadkiem z tego, że to było dla ciebie nowe, że wiesz, byłeś przyzwyczajony do tego momentu, że totalnie wszystko ci wychodzi i grasz w, grasz w grę na poziomie trudności amator tak. i nagle wchodzisz na poziom trudności legend i to jest po prostu nowe doświadczenie. Nie? I... No cholernie trudno było się z tym pogodzić myślę, no, że to była sytuacja, na którą nie byłem przygotowany pod względem, nawet nie, jeżeli, ja nie uważam, że, że żeby zagrać na przykład Premier League zabrakło mi umiejętności. Mm -hmm. Chociaż wiadomo, było chłopaków, które uważam, że, że mieli dużo większe niż ja, ale, ale na pewno nie w takim stopniu, żebym nie mógł z, przynajmniej częścią z nich rywalizować. Tylko myślę, tak z perspektywy czasu, że moje właśnie gdzieś tam podejście, czy, czy moje, nie wiem, taka wiara w siebie, którą też zatraciłem w sobie w tamtym momencie, no jakieś tam, jak, w jakimś stopniu, myślę, że nawet większym, trochę pokrzyżowała te plany, a jeżeli chodzi o Premier League, to było parę takich meczy, gdzie gdzieś tam. Bo, bo, bo na tej ławce rezerwowej usiadałem wiele, wiele razy, no nie, nie zawsze, ale, ale, ale zdarzało się i było parę takich momentów, że już mówię, kurczę, dzisiaj na pewno, nie? Na Southampton pamiętam taki mecz, chyba 3-0, przegrywaliśmy albo 4. Mówię, kurczę, ostatnie 20 minut, mówię, że no czemu nie? Czy się wtedy z Manchesterem United ten mecz też Tam wtedy przygraliśmy, 0-3, bodajże parę takich było meczów. tym bardziej pamiętam taki mecz, Wtedy byłem taki naprawdę mocno przybity, kiedy w Pucharze Anglii bodajże, albo w FA nie pamiętam, ale graliśmy z Millwall na wyjeździe. Wyszedłem w pierwszym składzie, zagrałem naprawdę niezły mecz i, i gdzieś tam coś szło mimo wszystko nie tak. Przegrywaliśmy albo remisowaliśmy. Trener Ranieri mnie ściągnął w 60 minucie, mimo że czułem się naprawdę, naprawdę dobrze. Tam wykreowałem parę sytuacji takich naprawdę niezłych, grając na dziesiątce. No i po meczu tak Tydzień później mówię, nie było mnie już w składzie na kolejny mecz. tam dalej, i tak już mówię, kurczę, że już ciężko chyba będzie. Nie? Ej, twój, twój trener z, z lat młodości, trener, który prowadził e, ciebie i Mateusza Klicha, e, opowiadał, że zawsze jest tak, że jak młodzi piłkarze, bardzo młodzi piłkarze w tym wieku juniorskim są dużo lepsi od innych, to powinni grać ze starszymi. Mm -hmm. No bo m, gdzieś zaczynają osiadać na laurach, widzą, że to jest tak, jak powiedział Arek, ten poziom amator i chcą wskoczyć po prostu na wyższy level. A, ale w piłce seniorskiej to nie zawsze się sprawdza. Też wydaje mi się, że to trochę było tak, że faktycznie to Euro 2016 takie sporo zamieszania jednak wokół twojej osoby. Pamiętam mecz przeciwko Irlandii Północnej, w którym zagrałeś bardzo dobrze. Miałem, hmm. miałem też okazję na nim być i dużo pochwał, które na ciebie wtedy spłynęły. Pewnie wydawało ci się, że, pochwały od Gary'ego Linekera, no wydawało się, że ten świat stoi przed tobą otworem, że ciebie nie jest w stanie... Nic zatrzymać. I dopiero wydaje mi się, że niepowodzenia uczą nas pewnych kwestii, tak? na przykład dotyczących pokory. Wiesz co, ale myślę, że trochę ludzie zbudowali tą otoczkę wokół mojej osoby w tamtym momencie takiego, nie wiem, nowego mega talentu, który, który jest w stanie gdzieś zagrać zaraz w fajnej lidze i tak dalej. Myślę, to że parę to... meczów sprawiło w reprezentacji, że ludzie postrzegali mnie jako takiego piłkarza już naprawdę gotowego do sukcesu. Ja myślę, że też trochę przeceniali moją wartość już wtedy. A potrzebowali, tak, tak jak mówiłem. Bo Arka, tego potrzebowali. Myślę, że to był też dobry turniej, w, w, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. Myślę, że ludzie długo na to czekali. I też nagle nowa twarz, która, która dała radę, i to w pierwszym meczu w debiucie. Ja myślę, że w tamtym momencie nie czułem się aż tak, nie byłem aż tak dobrym zawodnikiem, jak ludzie myśleli. A w momencie niepowodzeń nie byłem aż tak słabym, kiedy też ludzie myśleli, że dobra, odbił się od zagranicy, na to że, że nie wiem, że, że jednak jest za słaby. Więc yy, myślę, że taka koncentracja na sobie to jest coś, co w sporcie bardzo jest ważne. I, i takie słuchanie rzeczywiście ludzi, którzy są blisko ciebie i, i którzy mają, znają ciebie i też z ich zdaniem się liczysz, bo, bo naprawdę można czasem zwariować, jeżeli byś się zagłębiał w takie rzeczy. A kto jest yy, takim papierkiem lakmusowym rzeczywistości? Poim środowisku masz kogoś takiego, że wiesz, że zawsze powie ci prawdę i powie ci: Nie, no, nie jest tak źle, albo zejść na ziemię to nie było wiesz, takiego. Myślę, że mój tata jest taką osobą, która. Myślę, że niewiele razy mnie chwaliła aż tak, ale kiedy za to zasługiwałem, to, to, to potrafił to powiedzieć, a ja potrafił mi też powiedzieć rzeczy, które. No, był adekwatny do sytuacji, ale mimo, że czasem nawet nie było jakoś najlepiej. Ja myślę, że Tata, myślę, że właśnie fajnie, że wspomniałeś o trenerze Starnowi, Tarnówka Krzysztofie Świeżby, który był w ogóle na meczu tutaj w Warszawie dwa tygodnie temu i z którym mam super kontakt do dziś. I to też jest osoba, która myślę, że jestem z nią w stałym kontakcie. Też czasem potrafi mi, mi napisać wiadomość, co myśli na, ta, na ten temat. I ja lubię z nim rozmawiać, więc. Czytałem, że samochód nawet kupiliście. A była taka sytuacja. talon no. na paliwo. A gdzie to, gdzie to znalazłeś? Ciekawe, no, ciekawe. Był słowa. taki artykuł na, na, na Weszło i dosyć taki wnikliwie napisany odnośnie kopalni młodych talentów. Mm -hmm. I tam było na przykładzie ciebie i Mateusza Klicha w Tarnowi, więc bardzo ciekawe tam były też jego, jego wypowiedzi. Ja tam znalazłem tę historię. No ale był, to, to rzeczywiście. Że to miejsce. taka wdzięczność po latach od, od rodziców, dzieci od chyba. Od rodziców którzy, te, Oni to którzy teraz tak. plus tam byli zawodnicy się dorzucili. Odezwali się też do mnie i to było bardzo miłe. Tym bardziej, że to jest trener, który no nie wiem jak u Matiego, ale, ale u mnie odegrał no bardzo, bardzo dużą rolę w tym, że ja chciałem przychodzić na te treningi, że zaszczepił we mnie. Yy, taką ambicję, bo ja bardzo długo chciałem grać na podwórku z kolegami, ale na treningi to tak średnio chciałem chodzić. Nie? Tata to mnie musiał brać za, wiesz, za, za podkoszulek i wsiadamy do samochodu i jedziesz na początku. Nie? A czemu? Nie chciałeś no tej, właśnie. nie chciałeś tej zorganizowanej piłki? Bo ona jednak troszeczkę zmienia percepcję postrzegania tej dyscypliny, prawda? Zmienia. Ja wtedy miałem 6-7 lat i, i taka gra w piłkę z kolegami na podwórku to sprawiała mi ogromną frajdę. A też może trochę dlatego, że ja na pierwsze treningi jeździłem właśnie z bratem, który jest ode mnie trzy lata starszy, i, i trenowałem z grupą trzy lata starszą. No jednak masz 6 lat i masz 9 lat. To jest to to ogromne. Jest, nie dasz rady, nie, tak, nie, nie ma tak, szans. Nie? I te pierwsze treningi właśnie były. To była By... twoja pierwsza Premier League? Tak. I to, i, to I to był taki moment, że odbijałeś się od tych chłopaków, i tak średnio miałeś ochotę tam przychodzić, bo widziałeś, że jesteś od nich słabszy, a mimo wszystko jak jesteś takim dzieciakiem, no to. Chyba frajda z tego, co robisz, to jest najważniejsze, co może być. Nie? Najpierw musisz mieć przyjemność, a dopiero później w jakimś tam momencie myślisz o tym, że to możesz robić na poważnie. Czy... Zrobili ci z hobby obowiązek po prostu. Trochę tak. Na po... No nie, myślę, że nie, ale, ale tata dobrze, że mnie wtedy wziął za ten podkoszulek, tak jak powiedziałem, <laughs> bo ja się broniłem strasznie przed tym, żeby tam jechać, a po drugim treningu już zostałem i... I też właśnie dlatego, że trener śwież miał potrafił stworzyć świetną atmosferę u, u tych dzieciaków i dalej to robi, no to, to zostałem na dłużej i chciałem Ale chodzić dalej. Jak, czy ciężko jest w ogóle odróżnić? Bo masz ojca byłego piłkarza, czy ciężko jest mieć eksperta w domu, jeżeli stajesz się piłkarzem, i czy jak trudno, bo zakładam, że trudno odróżnić ojca, w cudzysłowie trenera personalnego, od ojca ojca? Hmm. Mój tata myślę, że jest takim zdrowym gościem, jeżeli chodzi o takie rzeczy. On nigdy mi nie mówił, że ja muszę być piłkarzem, tam nigdy nie czułem presji. Z nie, grał, nie grał tobą w swojej karierze. Nie nie, 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 nie. On gdzieś tam przychodził na te mecze, czy czasem na treningi. Ale zawsze spokojnie siedział, obserwował. Nigdy, nie, ani jakoś nie był w mi nie zwracał uwagę. Czy... rodziców, nie, nie, nie absolutnie. Także, <grym> także myślę, że tutaj był, był spokój i, i pełne wsparcie ze strony Taty. Myślę, że gdyby nie tata to nie grałbym w piłkę tak naprawdę, mm. bo naj, na początku te treningi na Tarnuwi właśnie, a później ja w wieku 12 lat wyjechałem z domu i, i zacząłem mieszkać właśnie w internacie w Krakowie, w nowej hucie i. I jak miałem 12 lat, to tata na początku nawet codziennie, nie codziennie, no co poniedziałek rano, bo ja wracałem zawsze na weekendy do domu rodzinnego, to codziennie rano, w poniedziałek przez pierwsze pół roku wsiadał w samochód i mnie po prostu zawoził. Później już sam zacząłem jeździć pociągiem i, i tak dalej, i tak dalej. No ale wtedy byłem bardzo młodym chłopakiem i myślę, że bez wsparcia taty, no to by, by to nie przeszło. A to, to trochę wyjaśnia, to, przepraszam, szybko. To, to jakby. No Od czego zacząłem i skąd twoja dojrzałość, która tak się przewijała w młodym wieku? No bo wyjazd w wieku 12 lat z dobroci za granicę w wieku tam powiedziałem no dojrzałem. No. no to nie jest, jakby to nie jest łatwe. Jak to wspominasz w ogóle? Jak wspominasz też proces decyzyjny, który doprowadził do tego wyjazdu? No bo ciężko mi sobie wyobrazić, wiesz, no. 12-latek. Mm. Ja znam 30-latków, którzy mieszkają z mamą do tej pory, wiesz, no, we Włoszech nawet 45 pewnie, mm. a masz 12 lat i jedziesz w cudzysłowie, oczywiście, na swoje, no ale jednak to wiesz, wyrywasz się z gniazda. Super czas, to mega, <laughs> mega, mega, mega czas i przyjaźnie do dzisiaj. Mam paru przyjaciół z, tam, z tamtego okresu. I myślę, że w takim wieku musisz mieć trochę też szczęścia, na jaką grupę osób trafisz, mm. bo jeszcze nie jesteś na tyle ukształtowany, mając 12, 13, 14 lat. Żeby potrafić wszystkiego odmówić, żeby mieć własne zdanie na każdy temat. Mimo wszystko, ta presja grupy jest bardzo ważna. Nie? Mm -hmm. I, I ja akurat miałem to szczęście, że trafiłem na chłopaków w internacie, i w klasie, na, którzy byli sfokusowani na piłkę, którzy. No wiadomo, nie tylko na piłkę, jak masz 12-13 lat, to różne rzeczy masz w głowie, ale, ale to był zawsze nasz taki główny cel. My nie chodziliśmy po szkole, nie wiem, na piwo, tylko chodziliśmy grać. Dopóki nie będzie ciemno I, i nie byliśmy przemęczeni, mogliśmy grać. Ja miałem to przedłużone podwórko w tamtym momencie. Ja miałem, dalej mieszkałem w dużym mieście, bo już wtedy w Krakowie, a my chodziliśmy grać po szkole, i graliśmy do późna w piłkę i każdy z nas chciał to robić. A widziałem wielu chłopaków, którzy przepadali w tym internacie, którzy hmm. mieli większy talent ode mnie. I to nie mówię tak gdzieś na wyrost, bo myślę, że w grupie swoich rówieśników zawsze byłem osobą, która się wyróżniała, jeżeli chodzi o. Ale widziałem wielu lepszych ode mnie i wielu z nich odpadało. Każdy zna takich wiele, mnóstwo historii. No i to, co powiedziałem, no ja akurat miałem ten komfort, że trafiłem na fajnych ludzi, fajne osoby i mogłem się skupić na tym, co robić, a mieć z tego przy okazji ogromną frajdę. A to był duży dylemat w Twoim domu rodzinnym? Czy cię opuścić w wieku 12 lat? Dla mamy pewnie największy, ale dla taty może nie aż tak bardzo. Pomógł mi też w tym, żeby się na to zdecydować. Mhm. Mama na początku miała mnóstwo obaw na pewno, ale szybko te obawy minęły. Zresztą ja ogólnie jako dzieciak uwielbiałem jeździć na jakieś obozy sportowe, a to też taki obóz sportowy, nie? siedzisz w pokoju z trzema kolegami, z którymi chodzisz do szkoły, grasz w piłkę codziennie. Permanentny obóz, permanentny. 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 tak. Tak, więc, więc super. No ja właśnie wracając do tego, co powiedziałeś na początku, dlatego myślę, że jestem mega ekstrawertykiem. Ale też, no może mega to nie, bo, bo też nie jestem osobą, która w tłumie krzyczy i dużo mówi, aż tak. Ale ja lubię chyba ludzi. Bardziej lubię nawiązy otoczenie. nawiązywałem bardziej do tego, nie do tak, tego, że, że nie tak, lubisz tak. ludzi, albo spędzę z nimi czasu, bo tak można postrzegać też mhm. intro introwertyzm. Natomiast e czy introwertyczność? Tego się już nie dowiemy. Profesor Miodek mówi, że obie so, formy są poprawne. Zawsze wypada użyć takiego zwrotu w takim w momencie. Natomiast, natomiast bardziej mi chodziło o to, że ty nie jesteś osobą, która robi wokół siebie dużo szumu, tak, tak. Która, która huczy, która gdzieś tam jest bardzo wokalna, że nawet to też chyba trener Michniewicz mówił, że w szatni jak ciebie ktoś słucha, to dlatego, że masz bardziej rodzaj cichej charyzmy, takiej spokojnej niż. Gościa, który będzie na kogoś krzyczał, prawda? Jasne, choć czasem mi się zdarzy, na boisku, myślę, że poza boiskiem trochę mniej, ale właśnie szczególnie jeszcze będąc młodym chłopakiem, no to przez to, że zawsze chciałem wygrywać i zawsze taka aż, aż czasem niezdrowa rywalizacja, ale gdzieś tam darłem się po kolegach i krzyczałem na nich jak, jak nie szło, także na boisku i myślę, że w legii czasem też mi się to zdarzy, no ale to. W postaci raczej motywacji, tego, że kiedy widzę, że ktoś nie, wiem, nie daje maksa z siebie, no to, to potrafię zwrócić uwagę i powiedzieć swoje zdanie, ale zgadzam się w stu procentach z tym, że jestem w grupie. Nie jestem pewnie osobą, która zawsze opowiada żarty, najgłośniej się śmieje, najgłośniej mówi i, i krzyczy. Będziemy sobie skakać oczywiście po tej osi czasu, bo jak mm, ktoś, kto zna futbol i cała reszta, wcześniej audycję, a, a dziś program. Ten wie, że lubimy nawiązywać do takich rzeczy związanych z retrospekcjami, właśnie z dzieciństwem, bo to nas najbardziej interesuje takie jakieś emocje towarzyszące temu, co się dzieje w młodym chłopaku, który chce zostać zawodowym piłkarzem. Bo nawet jak gościliśmy aktorów, piosenkarzy czy prezydenta Kwaśniewskiego, to, to każdy chciał zostać sportowcem, kiedy był, kiedy był po prostu chłopakiem. Ale jak, taki wątek mnie zaciekawił, który, którego dotknęliście już tutaj z arkiem, że o tych ludziach, którzy się pojawiają w twoim życiu, którzy są twoim kompasem. Dużo ludzi się pojawia i znika, kiedy jest sukces i go nie ma? Tak było w twoim przypadku? Na pewno, na pewno, na pewno. Sporo. Sporo. Myślę, że wtedy się docenia te przyjaźnie właśnie te, o których wspomniałem wcześniej. Ja mam takie grono osób, które znam już wiele, wiele lat. Część z nich w ogóle nie jest związana z piłką i to też jest zdrowe, że możesz porozmawiać o czymś innym, a nie tylko o piłce, no bo... 90% pacjentów no, chciałoby wezwać o piłce. I, i, I co u ciebie, czemu nie grasz, czemu grasz, co, co u was słychać, i tak dalej, i tak dalej. Więc y, na pewno, kiedy jesteś na szczycie, to, to jest mnóstwo osób, które no, nawet mam mnóstwo próśb po prostu o coś. Nie mówię, że, że, że chcecie ja w jakiś sposób wykorzystać, ale no chcę mieć z Tobą po prostu coś związanego. Jany, grapowanie nam powiedział e, takie zdanie, że. E... Poznaje kogoś, to musi mieć do niego dystans, mhm. bo ten ktoś po dwóch zamienionych zdaniach może powiedzieć: słuchaj, stary, mam biznes życia do zrobienia, i wtedy no wiadomo, że tak nie może wyjść, to tak nie działa Zdarzy po prostu, prawda? Mhm. Czyli, czyli zdarzały ci się takie histerie, że ktoś chciał, ktoś chciał z tobą zrobić biznes życia. Myślę, że. Zdarzały się, mam gdzieś tam z tyłu głowy jakieś sytuacje. ale jesteś, Ciężko mi powiedzieć coś Jesteś czujny? Zdarzyło ci się naiwnie wejść w coś takiego kiedykolwiek? Nie, 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 nie. raczej nie. Raczej nie ryzykujesz e, swoimi ciężko zarobionymi e, pieniędzmi. E, chciałem ci zapytać o ten czas jeszcze, jeszcze dorastania, bo fajnie, że to już jakby samo od ciebie wypłynęło, że poruszyłeś ten m, motyw... Mm, całego tego obozu permanentnego. Różnie piłkarze o tym się wypowiadają. Nie wszystkim tak było dobrze. Mhm. Sebastian Mila mówił nam, że dzwonił do... Chciał uciekać. Chciał uciekać, że dzwonił do mamy, a mama powiedziała, że da do telefonu tatę, a tata powiedział, spoko, nie ma problemu, wracaj. I to zadziałało na niego, takiej motywacji mhm. potrzebował. Więc można powiedzieć, że jesteś chyba, jesteś chyba wyjątkiem pod tym względem. No ciekaw jestem. Nie znam aż tak wielu historii, ale no ja na swoim przykładzie na pewno cieszę się, że miałem okazję przeżyć taką przygodę. Też duże rzeczy doświadczyłem w tamtym okresie. Też mieszkałem w takim miejscu, gdzie, gdzie można było trafić na, na różnych ludzi poza internatem i, i, i zdarzało Bardzo się... Bardzo to łatwiej ująłeś. Zdarzało się <laughs> gdzieś tam szybciej wracać z torbą <laughs> czy z tornistrem do, do pokoju. Ale na szczęście ja nie przeżyłem żadnych takich przykrych momentów, które teraz by mi mogły przyjść do głowy. Przeżyłem mnóstwo ciekawych i mnóstwo śmiesznych, zabawnych, przyjemnych wydarzeń, chwil, więc ja to absolutnie w takich kolorowych Ale światłach kojarzę. Ty też do dużej piłki wchodziłeś z internatu właściwie, bo tak sobie myślałem... Bo... Pograłeś trochę, jeszcze mieszkając z, z chłopakami w internacie. I tak sobie pomyślałem, jak byłem na y, meczach, udało mi się jeszcze do pożegnanie Matygo Klicha z Tarnowi Tarnów w Lidz załapać. Ale tak sobie rozmawialiśmy o tych dzieciakach, które wchodzą teraz do piłki, czy większej piłki. I o tych dzieciakach, które kupują Lambo, nie mając trzech meczów zagranych. Mm. Ty miałeś dużo łagodniejszy wjazd. A jak sobie teraz obserwujesz małolatów, którzy wchodzą do piłki, podpisują kontrakty, to czy zauważasz różnicę i widzisz, jakby, że jest dużo większa szansa na sodówkę obecnie niż była, kiedy ty wchodziłeś, mimo że jesteś jeszcze na, na naprawdę młodym piłkarzem? Do tego internetu tylko, tylko, właśnie powiem, że ja jechałem na reprezentację Polski i byłem w. Przy stoliku obok Roberta Lewandowskiego i tej grupy takiej piłkarzy, którzy grają bardzo długo za granicą. A ja mieszkałem w czterech metrach gdzieś. Tam. No, czterech może nie wiadomo, ale, mm -hmm. ale mieszkałem jeszcze na obiektach klubu Krakowi wtedy, czyli taki jakby mini-internet. Więc ja rzeczywiście późno, późno zamieszkałem sam, czy, czy poszedłem w ogóle na swoje. A jeśli chodzi o taką sodówkę, ciężko powiedzieć. Myślę, że. Mm, Wbrew pozorom w Anglii to jest bardzo odczuwalne, naprawdę, że, że tam ci młodzi zawodnicy często większość z nich już jeździ naprawdę mega furami, mm. gdzieś tam kajdany na szyi tak. i jazda, nie? I, i, ale oni zarabiają te pieniądze bardzo wcześnie i, i naprawdę ogromne. Myślę, że to stwarza im na pewno dużo większe możliwości niż chłopakowi, który gra w ekstraklasie. Tym bardziej, że myślę, że u nas jeszcze ci młodzi zawodnicy aż takich wysokich kontraktów też. Nie podpisują, no ja przynajmniej na swoim przykładzie pamiętam i, i różnych innych y, różnych innych y, przykładów y, chłopaków innych. Ale czy jest ta sodówka? No ja myślę, że aż nawet czasem tak sobie myślę, że ja aż tak za bardzo trochę pragmatycznie do tego podchodziłem. Ja wyjechałem do Anglii, tak mówię, kurczę, dobra, fajny kontrakt i tak dalej, mam, zarabiam fajne pieniądze, no ale muszę oszczędzać, kiedyś po piłce mieć pieniądze i tak dalej, i tak dalej. A to żałujesz, że nie poszalałeś? Nie, myślę, że w ogóle nie, bo to też nie jest tak, że w ogóle gdzieś tam ciłałem te pieniądze. No. Też, też potrafiłem wydać pieniądze na różne rzeczy, ale raczej, raczej miałem ten rozsądek, ale no teraz trochę takie czasy są, że też. Mm. Myślę, że te rzeczy materialne gdzieś tam częściej się pojawiają w, na Instagramie, czy w mediach społecznościowych. Się. Tak, tak. Wtedy, wtedy no to brzmi jakbym był jakimś w ogóle No Ale starych starych lat, tak ale, naprawdę w świecie takiej technologii ale, tego, jak, gdzie eksponujesz te rzeczy, no to te powiedzmy 7 lat to jest to era minęła. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że myślę, że 10 lat temu już nie widziałeś w mediach społecznościowych ludzi chwalących się zegarkiem czy samochodem aż tak często, jak to mhm. wygląda w dzisiejszych czasach, więc pewnie ta młodsza grupa osób y, widzi to i w jakiś sposób to na pewno działa na, na wyobraźnię czy świadomość. Ale myślę, że też nie ma aż tak co tego wszystkiego ganić. No każdy jest sobą, każdy to jest indywidualna kwestia. Ktoś, ktoś chce sobie kupić szybko bardzo drogie rzeczy, ktoś będzie nad tym myślał, całe życie i nie kupi sobie w ogóle i to też może nie będzie zbyt dobre. dobre nie? Także myślę, że kwestia indywidualna, mimo wszystko. Zawsze i właśnie. Pewnie trochę to, co się wynosi z domu, mimo wszystko. Każdy chce być z ale nie każdy umie grać w piłkę, tak jak zlatan. No pewnie że, tak. pewnie. że on akurat się potrafi pochwalić. Chociaż on akurat nie wiem, czy się chwali samochodami, aż, aż tak dobrze nie, nie pamiętam. Wystarczy mi. być w jego wieku i grać? Jego profilu, tak. jego profilu. A największe szaleństwo, na jakie sobie pozwoliłeś? I, tak, i takie miałeś później wyrzuty sumienia. I pomyślałeś sobie, kurczę. Muszę się wyspowiadać. Nie, nie gram, więc nie, mo, nie zasługuję na to. Nie powinienem tego sobie kupować. Albo gram, ale nie zasługuję. takiego? Taki materialny szaleństwo. Myślę, że kurczę. Nie wiem, że takie pierwsze jakieś droższe ciuchy to, to, to była taka zajawka, która trwała przez chwilę, że że kurczę, jeszcze w funtach to trochę taniej wyglądały. <noise> te cyfry były niż w więc nie, nie myślałeś do Dopóki że nie ty... przemnożyłeś. Tak, tak. Dopóki nie przekalkulowałeś, no to, to, to w to funtach tam razy pięć mniej, no to, to jakoś jeszcze wyglądało, nie? Te to, to, to zaraz się <noise> trochę mniej zgadzały. Ale nie wiem, przecież ciuchy może to były to rzeczywiście taka pierwsza zajawka, że, że kurczę, kupię sobie coś droższego i później... Za... Trochę się do tego przyzwyczaiłem, ale to też w jakimś tam stopniu później z czasem minęło. To nie jest szaleństwo, które by. No nie, nie. nie wiesz, skalę szaleństw. Ja nigdy gdzieś tam nie chodziłem do kasyna. Może byłem dwa, trzy razy bardziej na zasadzie, że, że byłem z grupą znajomych, który, która chciała zagrać. No to ja sobie poszedłem z nimi, i usiadłem obok i też się dobrze bawiłem, ale nie, nie ciągnęło mnie tam do jakiegoś wydawania pieniędzy na różne rzeczy. Y czy to się. Myślisz, wiąże też z wiarą, w której byłeś wychowywany i masz jakieś takie analogie do tego, być może? Wiesz, mnie rodzice zawsze wychowywali tak, często słyszałem, jak byłem dzieckiem, żebym był skromny, żebym był skromny. Mhm. Z perspektywy czasu to jest dobre i złe. Myślę, że ja tej skromności w pewnym momencie też miałem trochę za dużo, i się zastanawiałem, czy kto sobie coś, ktoś pomyśli, na przykład, ja ja coś z, z, zrobię, czy, czy coś sobie kupię, czy i tak dalej. Na szczęście, na szczęście myślę, że, że w jakimś stopniu później yy, byłem bardziej świadomy tych rzeczy i, i, i potrafiłem popatrzeć na to ze swojej perspektywy własnej, co chcę, czego nie, a nie co ktoś będzie oceniał, ale w pewnym stopniu na pewno też takie rzeczy się wynosi, wynosi z domu taką. Myślę, że to, że jestem w jakimś tam stopniu rozsądny, no to też, też było wpajane przez rodziców, myślę. A jakie minusy są w takim razie takiego wychowania? Pytam: Nie dlatego, że to raust wychowania, tylko dlatego, że jestem wychowy byłem wychowywany tak samo mm. y i dostrzegam, ale nie chcę podpowiadać, czy to też jest taki element, że na przykład. Jak trzeba samemu sobie przyklasnąć, to jest trudniej, a jak trzeba samego siebie zganić po jakimś tam potknięciu, to łatwo się zganić. Zgadzam się, no w 100% się zgadzam. I to jest właśnie też myślę, że temat, który z psychologiem też bardzo mi pomógł, żeby, żeby, żeby to przepracować, żeby też znać swoją taką wartość, nie uzależniać ich od aktualnych, nie wiem, wyników sportowych, mm. czy dyspozycji, czy, czy formy, czy nawet kontuzji, bo, bo jak nie, nie możesz czegoś robić i się tam zamartwiasz, to twoja tam pewność siebie, czy. Wyobrażenie na temat swojej przyszłości czasem może być różne. Więc no ja się z tym zgadzam. To też jest w jakimś spodniu, stopniu zdarzało się to, to problemem i czasem może taki, nie wiem, brak pewności siebie w pewnym momencie, którą, nad którą też sam musiałem pracować. Zresztą słuchałem wywiadu. Słuchałem wywiadu, no czytałem albo słuchałem wywiadu z Robertem Lewandowskim, który mm. mówił, że, że w pewnym momencie musiał się pozbyć trochę swojej skromności, czy, czy gdzieś tam być bardziej odważnym. Myślę, że to jest na pewno trochę inna skala tego wszystkiego, ale, ale w jakimś stopniu yy, może to też wpływać na to, że, że, że w pewnym momencie możesz trochę mieć mniejszą wiarę do, do siebie, a w takich momentach, jak powiedziałeś, gdzie jest coś yy, trochę gorzej, no to się, się trochę. Czujesz? Czy myślę to, też, że nawet skala jest nieważna, bo wydaje mi się, wiesz, jakby czy to mówi Robert Lewandowski, czy to mówi y, menadżer niższego szczebla z korporacji, czy modelka, czy ktokolwiek, y, dziennikarz, to jakby każdy w swojej skali chyba operuje, no nie? takimi pojęciami. Wydaje mi się też, że ważne, że o tym gadamy, bo y, dużo ludzi ma podobnie, bo to jest jakby. To trochę jest polskie wychowanie. Tak, a też poza tym wydaje mi się, że już pomijając ten wątek wychowania wyniesionego z domu i faktycznie, chociaż między nami jest sporo lat różnicy, bo ty jesteś rocznik 9, 6, She my z jesteśmy trochę starsi, ale myślę, że She w, ka w każdym domu się, <laughs> Ja jestem, Arg jest starszy, jestem młodszy. Gdybyście nie wiedzieli, to zbiłeś mnie z tropu. Pomijając całe te wątki dotyczące wychowania, tematy, proszę, proszę. to mm, to jest poważny program. Poważny program <laughs> publicystyczny. My tu o życiu. To ja, to ja chciałbym wam też chciałbym się z wami podzielić czymś takim, że wydaje mi się, że żyjemy w kulcie, w rzeczywistości, która nie, nie pozwala na porażkę. Czyli tak z jednej strony kilka pokoleń zostało wychowanych w takim duchu, że masz być skromny i masz się kłaniać i, i masz przeprosić, jak coś źle zrobiłeś, a z drugiej strony dzisiaj i też przewinę się przez media społecznościowe, przez Instagram, przez te samochody, zegarki, o których wspomniałeś, że jest taki kult zwycięstwa, że mówi się, że jest prawda, prawda social mediów i prawda taka, którą tak naprawdę znają tylko ci ludzie, którzy są zaangażowani mhm. w daną sytuację. I też wydaje mi się, że nie ma niczego złego w tym, że ktoś ponosi porażkę. Zależy też, jak patrzymy na tę porażkę. Mówię o tym nie bez powodu, bo tak myśli mi podążają do, do tego wątku, że bardzo często ludziom się wydaje, że ty poniosłeś porażkę, bo wróciłeś do ekstraklasy. Jak rozmawiałem z Darkiem Dudką, jak on grał we Francji, miał taki gorszy okres, że nie grał. I ja mówię, to może wróciłbyś do ekstraklasy. On mówi, do ekstraklasy nie wrócę, bo to, bo to porażka. Ale to nie było tak nawet, że... Znaczy po prostu on też pewnie w, w takim duchu był wychowany, że, że uważał, że to będzie jakaś wielka katastrofa, kiedy wróci do ekstraklasy. A gdyby to odwrócić, no to ty wróciłeś do ekstraklasy z jakąś, z jakąś bym powiedział, z jakimś fundamentem doświadczeń, o których inni mogą tylko pomarzyć. Bo ja przypomnę tylko, że Paweł Brożek, będąc w twoim wieku w ekstraklasie, ciągle był uważany za, za młody talent i się zastanawialiśmy, gdzie wyjedzie. Nie wiem, czy on nie był w twoim wieku, kiedy obserwowało go dopiero Fulam. A ty już wróciłeś, jakby będąc tam, dotykając tego... Z bliska, więc zastanawiam się, dlaczego tak się boimy porażki. O Boże, no, że coś nam się czasami w życiu nie, nie uda. Dlaczego nie możemy z tego wyciągnąć jakiegoś, nie wiem, jakiejś dobrej rzeczy dla siebie? No jasne, że tak. Ja myślę, że też z czasem dopiero przyszło mi to, żeby to, to tak zrozumieć naprawdę doskonale i to też na swoim przykładzie. A jeżeli chodzi o przykład, nawet podpisania umowy w legi Warszawa, no to. Tak jak powiedziałeś wcześniej o doradcach na przykład, no to ja w tamtym momencie też miałem jakieś propozycje z różnych innych lig, czy, czy to z Holandii, z mniejszych klubów, czy z MLS-ów, wtedy ze Stanów Zjednoczonych, ale ja wtedy jak nigdy, jak nigdy, jak, jak nigdy wcześniej byłem po prostu, miałem takie przeczucie, miałem byłem zdecydowany na 100%, że to będzie dla mnie dobra decyzja z różnych względów. I też myślę, że w jakimś stopniu prywatnych też. Yy, Mieszkałem sam za granicą wcześniej jakiś czas też wiedziałem, że, że trochę potrzebuję takich bodźców, które pomogą mi odżyć jako właśnie człowiek, nie tylko jako piłkarz, ale i wleki myślę, że to, to dużo rzeczy z tych, z tych znalazłem. Też poznałem dziewczynę w Warszawie, którą, z którą jestem do teraz, Bardzo i nadzieję. będę. Pozdrawiamy sobie... serdecznie. Tak, tak, poznaliśmy się zresztą na, na weselu razem. Więc dużo fajnych rzeczy mnie tutaj spotkało. I też nie traktuję Legii Warszawa jako klub, w którym skończę karierę i muszę tutaj skończyć karierę. Jest, czuję się tutaj świetnie. Mam Naprawdę, Legia to jest klub, w którym nie czujesz się do końca, może nawet jak w ekstraklasie, tylko czujesz, że to jest coś więcej i czujesz to na co dzień, nawet na, na, na mieście. Rzeczywiście, atmosfera na, na, na meczach jest, jest niesamowita. Więc ja z perspektywy czasu na pewno cieszę się, że się na ten krok zdecydowałem. Też różne myśli się pojawiały, czy, czy wrócić do, do Polski, czy wybrać właśnie inną opcję zagraniczną. Na początku, ale jak tak sobie usiadłem sam ze sobą, właśnie schowałem trochę do szafy tych doradców, czy, czy ludzi wokół mnie, posłuchałem siebie po prostu, no to, to decyzja była bardzo prosta. No bo to tobie na koniec kelner przynosi rachunek. Tak, jasne. To ty płacisz za swoje wybory, za ten algorytm, jak on się układa. Ale to też jest jakby odważna decyzja jakby w takim momencie kariery, nie? No bo to jest trochę decyzja pod prąd opinii. Wiesz co, w ogóle nie, nie, nie zastanawiałem się, podejmując ten krok, yy, yy, mając jakieś myśli w głowie, że co, jak znowu gdzieś tam mi się potkie noga albo nie wiem, nie będę grał regularnie, bo tu nie grałem 2-3 sezony regularnie, tylko miałem coś takiego, no że... A może ktoś krok, powie, o, on wraca, tak, przegrał, i, tak? I, i, I przysięgam wam, że nie miałem w ogóle takich myśli, że... że bardziej właśnie słyszałem od ludzi z boku, nie? A co jak wrócisz i, i coś będzie nie tak? To już w ogóle mówię, katastrofa, nie? Mówię, po co ty mi to mówisz? Zakła ja w ogóle nie podchodzę do tego. Zakładają porażkę. Tak, tak, na wieś, wszelki taki, wypadek. Ale, ale zdarzały się takie, takie wiesz, takie gdzieś tam głosy z boku, że, że no to kurczę, to już, to już, to już, jak tu się nie uda, to już to już katastrofa, nie? A ja, ja tak yy, szczerze się cieszyłem na to, że, że będę mógł grać tutaj na Łazienkowskiej. Widziałem też nie strasznie napędza ta atmosfera wokół meczu, a tutaj jest niesamowita na Legii. Ja wiedziałem, że tego potrzebuję na przykład, mm. że muszę być w ważnym klubie, który ma wysokie cele, ambicje, a ja też znów poczuję się piłkarzem. Że przychodzę na. Y, przy, wychodzę na Murawę i czuję, że to jest święto dla ludzi z boku. Nie grając w lidze drugiej, belgijskiej, mówię nigdy więcej i w ogóle czegoś takiego. Bo i z całym szacunkiem, bo Luwen to jest to jest fenomenalny klub, w którym byłem, to jest y, jakby ten sam właściciel Lester i Luwen, i oni mnie do tego. Namawiali, ale ja tam przestałem czuć się jak piłkarz, nie? Jak jechaliśmy na, na mecz i było 500 ludzi, ja mówię: Kurczę, no, tak. Wróciłeś troszkę do nowej huty. No, dokładnie, dokładnie. W sensie, nie wiem, nauczyłem się z perspektywy czasu uzależniać motywację do meczu bardziej od siebie, że ja się na sobie koncentruję i potrafię się dobrze przygotować do meczu, ale w tamtym momencie nie, też nie potrafiłem tego zrobić do końca. I, ja, I mi tej motywacji brakowało trochę. Ja przyjeżdżałem jeszcze u siebie fajnie, fajny stadion, ale jechałeś na wyjazd, i naprawdę wiesz, za jedną bramką nie było trybuny, za drugą bramką nie było trybuny, była jedna postawiona z, na środku. 300-400 ludzi, no i tak nie czułeś, że to jest święto, nie, nie czułeś, że to, że, to, że to ma jakąś rangę czy wielkie znaczenie. A no tutaj na Łazienkowskiej czuć to co tydzień i, i, i czuć to bardziej niż, niż w niektórych klubach Bundesligi czy, czy, innych, czy innych lig. Ja tego potrzebowałem. Po znowu się poczuć piłkarzem i że, że, ludzie, że, że przychodzę, a ludzie chcą to oglądać też. Nie? Ciekawą rzecz powiedziałeś, bo to, że nie tylko ze względów piłkarskich, ale też życiowych chciałeś podjąć tą decyzję, a kiedyś mówiłeś, że. Jesteś tak szczęśliwy jak twoja sytuacja na boisku? Czy już czujesz, że życie i piłka mogą iść równolegle, a to nie musi być jakby jedna linia, i że, nie że twoje szczęście nie jest uzależnione tylko od tego, że grasz i grasz dobrze? Myślę, że na pewno nie w takim stopniu, jak myślałem wcześniej. I też yy, moi bliscy zdają sobie sprawę z ludzi, których, którzy mnie otaczają, że że mają ogromny też wpływ na to, jak ja funkcjonuję w życiu. Ale to też nie jest tak na pewno, że, że potrafisz się odciąć i hmm. choćby było nie wiadomo jak, na boisku, no to ty i tak kończysz robotę, wracasz do domu, wiesz, czeka na ciebie <laughs> to na w jest super. Tak, tak. No to, to też tak nie wygląda, bo to, to jest nasze życie. No, piłkarzem się jest na boisku i poza nim. Wychodząc z treningu też spotykasz ludzi, którzy nie pytają cię zazwyczaj, nie wiem, a co ugotowałeś wczoraj albo co zjadłeś, tylko... No a w niedzielę, wiesz, wygraliście albo przegraliście, to się działo to, tamto. Więc nie da się uniknąć bycia piłkarzem. To od tego się nie da uciec, na pewno. Niesie ja go zamknąć za drzwiami jak biura, prawda? Tak, i to, to wraca jak bumerang za cały czas. Nie? Nie wiem, jedziesz na Wigilię i spotykasz rodzinę, a ludzie cię pytają, na co tam wlegli. I, I nie da się od tego odciąć. Sport, piłka nożna ma ogromny wpływ na to, jak funkcjonujesz na co dzień. Ja przynajmniej yy, tak to odbieram. się, że, że widzę z boku chłopaków, ludzi, którzy też to robią i, i, i myślą podobnie, ale na pewno nie można tego uzależniać totalnie z swojego życia i swojej nie wiem, swoje właśnie takiej pewności siebie czy swojego, nie kategoryzować się, że, że, że jeżeli w piłce jest słabo, no to ja też nie wiem, jestem słabym człowiekiem czy, czy, czy nie na coś nie zasłużyłem albo... Albo no na coś sobie po prostu nie mogę pozwolić. To jest w ogóle ciekawy wątek, wątek podejmowania wyborów, bo możemy mówić o podjęciu takiego wyboru, jak twój powrót do ekstraklasy, a mamy też inny przykład z ostatniego czasu i kapitalnie się składa czasowo, bo akurat Kuba Kivior debiutuje w Arsenalu w meczu przeciwko Sportingowi. Kiedy, w tym czasie. I kiedy on przychodził do, do Arsenalu, to odniosłem, ja przynajmniej odniosłem takie wrażenie. Być może ono jest mylne, ale większość opinii, które czytałem, to były takie mm, opinie ludzi na zasadzie po co, będziesz tam siedział na ławce. To nie, to nie jest wrażenie ruch, nie, to nie czyli, jest wrażenie. Czyli to nie jest tylko moje wrażenie. Często były też nawiązania, na przykład do ciebie, no już poszedł Kapłuska do Leicester i się nie udało, no bo Arsenal jest liderem Premier League, więc być może z tego powodu to się nasuwało, że też silny zespół z mocną, z mocną kadrą, a ludzie nie podawali przykładów Kuby Modera który Wreszno się pojawił stosunkowo szybko. Janka Bednarka, który parę meczów w Premier League jednak zagrał to. Łukasza Fabińskiego, który w młodym to też wieku miał to, to ciężki początek, to ale Też miał ale bardzo ciężki początek i, i, i właściwie możliwość. szukał sobie już gdzieś tam miejsca, szukał wypożyczenia do Champions i nagle przyszedł nowy trener, wszystko, wszystko się odwróciło. I właściwie łatwo jest ludziom podejmować nie swoje wybory. No, zgadzam się w 100%. Ja w ogóle nie miałem takiego odczucia, kiedy Kuba przechodził do Arsenalu. Zdawałem sobie sprawę z tego, że nie dostanie od razu placu, no bo Arsenal no, ciężko, żeby dostał. No i A to była część no, planu no, bardziej no, niż, no, dokładnie, niż nielogicznego. Dokładnie, myślę, że nie wszyscy to rozumieją do, do końca i każdy patrzy na to, że ch chciałby mieć wyniki tu i teraz. Myślę, że bardziej ktoś to. Kto się z tym zderza na co dzień, z taką rywalizacją, czy w ogóle z, ze, ze sportem, zdaje sobie sprawę, że nie zawsze przyjdzie wszystko. I każda, a druga sprawa to jest to, że każda ścieżka jest inna i w życiu nie można porównywać jakichś różnych sytuacji i stwierdzać tezy, że tutaj będzie to samo. No nigdy nie będzie to samo, zawsze to się wydarzy w inny sposób, może w podobny, ale, ale w inny. I, I też okoliczności są różne, więc... No, ty, jesteś w, ty, ty jesteś w teamie, musiał to wziąć. Tak. tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Myślę, że też Kuba trochę miał inną ścieżkę niż ja i też grał już w Serie A, miał za sobą wyjazd zagraniczny i tak dalej, tak dalej. Zagrał na Mundialu. To też pamiętam, że idzie do, poszedł do trenera, który po prostu robi piłkarzy z młodych ludzi, no i to, to jest drugi najmłodszy skład w lidze i, i... W ogóle ocenianie czegoś przez pryzmat, co się wydarzy, a jeszcze się nie wydarzyło, no, jest znaczy, totalnie głupie. Ja mam i... w, ost w ostatniej rozmowie chyba w podcaście Joe Rogan mówił o tym. Był dokładnie ten sam wątek z Leksem Friedmanem, z nie ostatni. Natomiast <coughs> jakby on wysnuł taką tezę, że ludzie oczekują porażki, bo lubią mieć rację. Więc jakby kiedy Kiwior idzie do Arsenalu i jakby jasnym jest, że nie wejdzie między Gabriela Mergalesza a Salibę od ręki, więc nie będzie grał. No to kibica stawia w pozycji eksperta od razu to, jak napisze komentarz, po co tam idzie, przecież i tak nie będzie grał. Ja no jasne, taś... że nie będzie grał. No, Miałem wrażenie, jakby... że jakby popełnił błąd, to połowa z nich by się... Tak, a nie, a nie mówiłem. mówiłem. Tak, tak dokładnie. Ja, ja, ma, ja odniosłem takie wrażenie przy wypożyczeniu Janka Bednarka do Aston Villa. Odniosłem wrażenie, że ludzie mają satysfakcję z tego, że on tam nie gra. Że, że wielu kibiców ma frajdę z tego, jakby nie znając w ogóle całych okoliczności tego, no bo, no bo nigdy nie Janek żyje. jest inteligentnym chłopakiem, nigdy w życiu nie poszedłby grać gdzieś, gdzie powiedziano mu, że może nie będzie grał, no tak? Jasne. Musiała tam paść twarda obietnica e, z ust Stevena Gerrarda, że, że będzie grał. Jedyne ryzyko, jakim ten transfer był obarczony, no to to, że już wtedy posada Stevena Gerrarda wisiała na włosku i faktycznie no dużo, ty najlepiej wiesz, e, jak dużo zależy od Pewnego rodzaju konstelacji. No bo przyszedł Claudio Ranieli, ty nie grałeś, ok, ale co miał powiedzieć Wasyl? I Wasyl powiedział mi wtedy bardzo mądrą rzecz. Ja mówię, nie jesteś wkurzony, że nie grasz? A on powiedział: Słuchaj, oczywiście, że jestem. Natomiast też jestem zawodowym piłkarzem i widzę, że idzie drużynie. I jak idzie drużynie, no to trener nie dokonuje zmian. I jeżeli my mamy zostać mistrzem Anglii, to ja mogę nie grać. I on mi to powiedział: no, Rozmawialiśmy sobie tak po prostu prywatnie. A, a mnie się przypomniała taka wypowiedź Jona Terego, który no, pozycję miał w Chelsea absolutnie kultową, legendarną i on powiedział takie zdanie kiedyś, jeżeli nie będę grał do końca sezonu, to chyba było za kadencję Antonio Conte, to znaczy, że idzie nam bardzo dobrze, bo to znaczy, że trener nie ma... Nie ma potrzeby zmieniać wyjściowego składu. A jeśli nie ma potrzeby zmieniać wyjściowego składu, to znaczy, że cały czas wygrywamy, nie popełniamy błędów w defensywie, a to znaczy, że będziemy mistrzem Anglii. I tak też się stało. I stało się tak w przypadku Chelsea, i stało się tak w przypadku Leicester. Więc też wydaje mi się, że to jest pewien etap dojrzałości piłkarza, w której on sobie mówi: no dobra, poświęcam się dla, dla dobra zespołu. W twoim przypadku było inaczej, ale też łatwiej było ci po, może znieść jakąś całą tę historię, bo. Bo miałeś Wasyla z tym bagażem doświadczeń u swojego boku, tam, prawda? War. No jasne, w tym razie Marcin zawsze był osobą, która była na maksa nawet, czy coś właśnie... Yy, czy, czy grał w weekend, czy nie grał w weekend, no to jest też osobą, która sobie nie pozwoli na to, żeby, nie wiem, odłożyć nogę, czy w ogóle odpuścić jakiś trening, chociaż w 80%, a nie w 100%, więc miałem fajny przykład gościa z boku, który zawsze daje maksa w takiej sytuacji. A ty zerkasz w ogóle na... Bo już jak przytoczyliśmy kibica, to yy, zerkasz w komentarze, czytasz, czy w ogóle nie śledzisz? Bardzo, bardzo rzadko. I ja też yy, nie do końca się zgadzam z tym. Każdy, jest, każdy sobie radzi w własny sposób, ale jak ktoś mi mówi, że czyta wszystko, ale go to nie obchodzi, no to tak średnio mówię, nie? Bo, bo to po co to czyta, skoro, mm. skoro, wiesz, nie, skoro go to nie obchodzi? Czy, czy ma jakąś własną opinię na ten temat? Ja wolę nie czytać i, 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 i wolę się skupić na sobie. Pewnie jakbym czytał, to w jakimś stopniu by mnie to mogło, jakiś, jakiś komentarz wiesz. Zawsze na te 100 pozytywnych, dwa negatywne. Nawet nie mówię, że cię aż tak zabolą, ale sobie no. je zapamiętasz, nie? Ale, ale to, jest, to... to jest niemożliwe. Ale ja też to gadam, to nie zabola. No Nie, ja to padnie, ale to padnie. też inny, mnie. Ja... ja pytam o to, bo mnie ciekawi mechanizm, bo zawsze też jakby po zakończeniu przygody z rapowaniem i tak pracuję w muzyce i pracuję z raperami i często z nimi rozmawiam o tym. Bo jest taki masochistyczny mechanizm. Raperzy mają łatwiej, bo jakby też sobie wchodzą na swój YouTube i skrolują. Mm -hmm. I ten mechanizm wygląda następująco. Czytasz koment czytają komentarz i skrolują do momentu znalezienia złego. Okay. I czytasz 500 pozytywnych i ten następny jest, co? On... No. I to jest ten komentarz w momencie, który... i wtedy z relacji moich kolegów to wygląda tak, że mówią sobie, no tak, rzeczywiście. Chyba. Chyba, że to jest Awi, bo Awi nie ma negatywnych komentarzy. <grym i, <grym i, ale... i, I to trochę jest jakby to, o czym mówiliśmy i tym jakby wychowaniu w skromności, nie? że te 500 komentarzy pozytywnych waży dużo mniej niż ten jeden anonimowy negatywny komentarz. Ale wiesz, kto o tym Jasne. kiedyś powiedział w piłce? Łukasz Trałka. Powiedział w jednym z wywiadów przed wieloma laty, że Piłkarz może przeczytać komentarze pod jakimś artykułem, i będzie 10 pozytywnych, ale zapamięta tylko ten tak, jedenasty negatywny, tak. i on gdzieś będzie z nim chodził, będziesz z nim zasypiał, będziesz się z nim budził, i pomyślisz sobie, a może o to chodzi też tym ludziom, że to ziarenko gdzieś tam zacznie, zacznie kiełkować, zacznie cię boleć. Natomiast wydaje mi się, że to też wynika z twojej danej konkretnej sytuacji życiowej, bo jeśli ty masz poukładane sprawy w głowie i swój świat wokół siebie masz ułożony. To też takie coś ciebie nie zaboli. Po prostu. Ja cię też cię masz, nie interesuje, pole magnetyczne nie. wokół siebie. Mnie to na przykład nie interesuje. W sensie kompletnie. Rzeczywiście nauczyłem się się tego nie czytać, ale to jest, druga strona medalu jest taka, że znaczy nie strona medalu może, ale druga perspektywa jest taka, że żeby edukować te twoje bliskie osoby do tego, mm. żeby też tego nie robiły. A, tak, Powiem, tak. to, że ty sobie Oczywiście. to odetniesz, to jest jedna sprawa. Nie? Ale jeżeli y, twój tata, mama, dziewczyna, no. koledzy, przyjaciele czytają to notorycznie, no to zdarzy się, że też w jakiś sposób nawet nie chcą ci zrobić czegoś złego, mm -hmm. ale ci to przekażą i nie wiadomo w jakim celu. Piszą nie? I dlatego ja nawet gdzieś tam pamiętam, jak nie wiem, może nawet moja mama, którą pozdrawiam, mm -hmm. Mówi mi, że a tutaj tak fajnie zagrałeś, że wszyscy cię chwalą i tak dalej, to przysięgam ci, że mnie to w żaden sposób nie buduje, tylko wiem no mamuś, tak. ja wiem, że jak zagram słabo, to ty też to przeczytasz i wtedy przeczytasz różne inne opinie na, <laughs> na mój temat, które cię mogą zdenerwować, czy może ci być smutno, więc no. nie ma sensu się przyzwyczajać ani do tych dobrych komentarzy, ani do tych złych, bo zawsze będzie moment, kiedy będą dobre i zawsze będzie moment... Słabszego meczu, słabszej dyspozycji, i wtedy też wejdziesz w te komentarze, też będziesz ciekaw, co, co, co piszą, nie? A wtedy cię to pewnie zaboli dużo bardziej, więc nie ma co budować swojej, swojego poczucia wartości na też pochlebstwach, nie? Bo hmm. fajnie jest przeczytać te dobre komentarze, ale. No to o czym mówiliśmy, że. Ale też nie ma Trzeba większego samemu sensu. samemu sobie przykla umieć przyklasnąć, tak? Ale na też naprawdę. wydaje mi się, że im starszym jesteś piłkarzem, im bardziej ukształtowanym, tym bardziej sobie zdajesz sprawę z tego, czy zagrałeś dobrym meczem, Dokładnie i też. Tak. Wiem, że piłkarze zawsze byli podzieleni, chociaż tak powiedziałbym podzieleni raczej 99% do jednego na tych, którzy się przejmują ocenami meczowymi w mediach i hmm. na tych, którzy się nie przejmują. I ja pamiętam, że jeszcze jak regularnie pisałem o Ekstraklasie, to jeśli miałem jakieś konflikty z piłkarzami, to głównie o oceny po meczach. I tutaj tak zdradzając trochę kuchni, to mogę się przyznać bez bicia, że wielokrotnie było tak, a zajmowałem się Legią przez dwa czy trzy lata i jeździłem na każdy mecz że końcówki tych meczów gdzieś tam w taką pogodę jak dziś na przykład pisa a jest tam prawie 0 stopni pisał człowiek na laptopie no i już niewiele patrzył na wojsko. I na przykład mm. w ostatnich 15-20 minutach, kiedy tak trzeba było oddać do druku. <laughs> jakiś piłkarz, na przykład wartość kapustka, mógł wykonać 17 super dobrych yeah. zagrań, a ja go oceniłem przez pryzmat tych 65 minut i czy tam 70. I miałem często takie coś, że po rozmowie z piłkarzem, ale fajne były takie rozmowy, kiedy ten piłkarz był na tyle inteligentny, żeby wejść w interakcję i spróbować Ciebie zrozumieć. Najgorzej było, kiedy mówię, za, mnie Chum, no, znasz tam, wiesz, dałeś mi piątkę, chyba oszalałeś, jak ja tam grałem na siódemkę, nie? bo były i takie reakcje. Uważam, że one też były niepotrzebne, ale niekiedy piłkarze wchodzili w taką reakcję, że no, dlaczego dałeś mi taką notę? I kiedy ja powiedziałem coś takiego jak chwilę wcześniej, to on mówi, no nie no stary, no to nie dawajcie not w ogóle, bo to nie ma sensu. I dlatego uważam, że osoba, tak która pisze relację meczową... Nigdy nie powinna pisać jednocześnie ocen piłkarzy, bo nie ma szans tak dogłębnie zawiesić oka na, A na każda zresztą ocena jest bardzo, e, bardzo subiektywna, bo też jest ten przykład, który gdzieś już chyba przytaczałem, Arka Milika, który w holenderskiej prasie dostawał bardzo złe noty od dziennikarzy i jeden argumentował swoją notę tak, nie pomaga zespołowi w defensywie. Jarek, jak był u mnie w Amsterdamie, mówi... No tak, wiesz, ale problem polega na tym, że Frank de za zabronił mi przekraczać w środkową boisko. I ten dziennikarz jakby nie mając tego backgroundu, nie wiedząc tej, tej historii, no ocenia ciebie, to znaczy podstawia złe rzeczy w tym równaniu, tak? Nie wyjdzie mu dobry wynik z tego. Mi się strasznie spodobała wypowiedź, to była wypowiedź chyba Pepa Guardioli na temat Jona Stonesa, kiedy po jakimś meczu rzeczywiście tak siedli mocno na, na stąsie, że tam popełniał błędy w wyprowadzeniu i tak dalej. I Guardiola po, po meczu wziął go totalnie w obronę i powiedział, dobrze, ale ja tego od niego wymagam i, i zdaję sobie sprawę, że on może popełnić błąd i tak dalej, ale ja jestem... Ale musi podjąć to ryzyko. Ale, bo ja, go, ale ja mu to tak, może robić. Tak? Dokładnie, dokładnie. Nie pamiętam dokładnie jego słów, ale to była super wypowiedź trenera, która totalnie mogła go zbudować. I ludzie, którzy go oceniali przez pryzmat tego, że, że popełnił jakiś błąd, który yy, pff, no, nie dało się nie zauważyć tego błędu, ale nie widzieli tych innych zagrań, które otwierały w późniejszym etapie yy, akcji, która, która mogła się zakończyć bramką, czy jakąś groźną sytuacją, która zaczynała się tak naprawdę od niego i od tego, że wykonał ruch, który wymaga od niego trener. Więc często jest tak, że, że mamy jakieś określone zadania, o których ludzie nie wiedzą. I. Może to czasem nie wygląda na pierwszy rzut oka, że, że, że to jest jakieś kluczowe, no ale to są początki tego, co może się wydarzyć w następstwie. Bartek, urodziłeś się w 1996 roku, w roku euro 96, jednego z najfajniejszych euro w historii w ogóle, już byłem wtedy strasznie stary. Miałem tyle lat, ile ty, jak zagrałeś na euro 2016, zagadka matematyczna. Ale chciałem ciebie zapytać o taką rzecz, bo pierwsze świadome turnieje, no to pewnie. Mogły być śladowo Mundial 2-2 i Euro 2004. No dokładnie, e, myślę, e, że... O tych pierwszych piłkarskich twoich e, idoli, takie wzorce, bo jestem ciekaw, czy to jest przyporządkowane do pozycji, którą później zajęłeś na boisku, czy na przykład nas zaskoczy, że jakiś bramkarz był twoim idolem. Nie, nie, Jeżeli chodzi o wzorcę, to Ronaldinho zawsze był takim idolem, wzorem i, i gościem, którego chciałem naśladować, właśnie na, na boiskach szkolnych, czy czy różnych innych grając z kolegami w piłkę, Ronaldinho to był taki numer jeden. Chociaż Ronaldo, ten jeszcze starszy Ronaldo, ale to bardziej takie wycinki z YouTube'a czy gdzieś tam w internecie. Te jego starsze zagrania właśnie z Interu Mediolan to były jeszcze czas, czasy przed Ronaldinho. No to jego złapałem trochę później, ale takie czasy bieżące z dzieciństwa to Ronaldinho. Ja myślę, że wiele osób dzisiaj, młodych, młodych ludzi, którzy mają powiedzmy dzisiaj 10-12 lat nie mają krzty świadomości, jak genialnym piłkarzem był Ronaldinho. Co on, co Może, on, co on robił z piłką? Dużo go na YouTubie przynajmniej. To jest po prostu. To jest, to... Jeśli macie 10 lat i nas oglądacie, zerknijcie na YouTube pisując Ronaldinho. Można to jest tak kosmos, być. naprawdę to jest kosmos. W Ronaldo, tym, tym grubszym Ronaldo, starym <laughs> się z kolei przez, przez jaką łatwością zakładał siatki. Jak, jak, jak <laughs> zobaczysz, co on wyprawiał, to on czasem miał tak iluzji. I potrafi przewidzieć ruch zawodnika i prawą czy lewą nogą założyć mu siatkę, gdzie, gdzie ty totalnie byś nie miał wyobraźni, żeby się zdecydować na takie zagranie. Także no, ci Brazylijczycy, mimo wszystko. Ile siatek na jednym treningu potrafił założyć Riyad Mares? Bo wiesz, on, jest, on wziął udział w takim filmie, betonowa piłka, concrete tak? football, concrete, tak, football tak, tak, gdzie, tak. gdzie chyba właśnie wypowiadał się, że <grym> dzień był, mogłeś wygrać mecz, ale tak naprawdę dzień był stracony idąc do domu, kiedy nie założyłeś siatki. No on potrafił to robić też, on, on te w ogóle zacinki, zakosy, takie, że, takie markowania strzału to chyba najlepsze w życiu jakie widziałem. W ogóle piłkarz chyba z największą jakością, taką jakością czystą piłkarską, jeżeli chodzi o technikę, to chyba najlepszy piłkarz, z jakim miałem do czynienia. Myślę, że Piotrek Zieliński jest na mega wysokim poziomie, tylko to jest troszeczkę inny typ piłkarza niż Mares. Nie grasz tyle pojedynków jeden na jeden. Piotrek potrafi fenomenalnie przyjąć piłkę kierunkowo i ją zagrać, i jest bardzo mobilny. Ariad jest, jest z piłkarzem, który. Na treningu szukał prawie w każdym możliwym momencie gry jeden na jeden. Kocha drybling. Tak. No i... Ale to też dlatego jeździł na do Francji, wracał na turnieje uliczne pewnie, bo, no. No bo on jest cały czas na osiedlu mimo wszystko, nawet jak jest w Premier League. To prawda, no. on, on ma taki styl po prostu, ale z przyjemnością się go obserwowało. On miał niesamowitą lewą nogę i, i taką łatwość, mimo tego, że miał... Łydki chudsze od moich w tamtym momencie, co było nie <grym> wyzwaniem. Było wyzwaniem. To on to... ci wtedy podnosił poczekiem. <grym> to, 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 to riad miał, miał straszny luz do tego. A co cię cofa do takiej dziecięcej radości teraz na boisku? Co musi się wydarzyć na boisku, żebyś dostał takiego flashbacku z czasów jeszcze zanim ojciec cię zabrał na trening i takiej po prostu radości podwórkowej piłki? Ja często czuję tą radość taką, taką, taką dziecięcą I ja to czuję na co dzień nawet w treningu, kiedy mamy jakieś małe gry, najprostsze 4 na no 4, to dla mnie to jest najważniejszy moment w danej chwili I, i zatracam się w tym na maksa i zresztą też przed meczami czasem wracam sobie, mam jakieś różne, różne rzeczy w głowie, które pomagają mi Skoncentrować się na pewnych rzeczach. Był taki też moment, że, że, że przed meczami wracałem sobie, gdzieś tam wizualizowałem w głowie, przed tym, jak, jak, jak wychodziłem na mecz, jak właśnie ze starych lat wychodziłem i po prostu miałem taki luz, cieszyłem się i chciałem to przełożyć na to, że wychodzę na boisko i też nie czuję takiej aż ogromnej presji, tylko mam z tego radość i przyjemność. Więc ten motyw z dzieciństwa dobrze jest czasem sobie go, go przypomnieć, bo myślę, że to jest ważne i też trzyma. Trzyma taki entuzjazm i radość z tego, co robisz, bo, no bo nie zawsze się ma radość. Nawet, nawet grając w piłkę, zdarzają się czasem momenty, że, hmm. że trudniejsze, tak jak, jak, jak ze wszystkim. Ja myślę, że ci najwięksi piłkarze w ogóle świata, nie wiem, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, cała ich wielkość też opierała się przez długie lata na radości z gry. No, patrzyliśmy teraz na, na Mundial i na to, jak Leo Messi czuł się w otoczeniu tych swoich kumpli z reprezentacji Argentyny. To wszystko było jakieś takie spójne i z tymi kibicami na trybunach, prawdziwymi na szczęście Argentyny, i z tymi, którzy w, gdzieś tam wyż, wychodzili po zwycięstwach na ulicę Buenos Aires czy, czy innych argentyńskich miast, że on jakby no był dla nich takim chłopakiem z podwórka, który przełożył te rzeczy, tę radość z podwórka na mecze, na mecze Mundialu. Wydaje mi się, że bez tego nie da się odnieść sukcesu w ogóle w piłce. No to prawda, szczególnie właśnie tak jak o tych największych, to, to jest najbardziej chyba widoczne. Myślę, że no bo najbardziej. co może być dla niego motywacją. No Rzeczy Dokładnie nie pieniądze. Dokładnie. Rzeczy materialne na pewno na pewno nie. Ale to jest taka wewnętrzna właśnie motywacja, którą oni potrafią utrzymać przez cały czas. To jest coś, co, co, co nie jest takie oczywiste i proste dla każdego, więc to ich na pewno trzyma przy życiu do tego, żeby robić to, 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 to kawał czasu. Dobra, a jak już ustaliliśmy, że piłka to życie, to jak przychodzi życie, to. Co jest dla ciebie sposobem, żeby nie myśleć? Bo trzeba się czasami wyłączyć i nie myśleć o piłce. Co uciekasz? Nie mam parę takich rzeczy, które pozwalają mi się zapomnieć i na pewno to jest czas spędzony z moją dziewczyną. Nawet najprostszy, najprostszy serial na Netflixie czasem hmm. potrafi totalnie odmurzyć głowę i, i, i zapomnieć o, o różnych rzeczach. Czy właśnie o piłce? Ale mam parę takich rzeczy. Myślę, że golf od no. niedawna to jest rzecz, która trochę kontuzje mnie zmusiły do tego sportu też. Bo wcześniej lubiłem chodzić właśnie na przykład bardzo na boks, ale tu jednak ta praca na nogach. I jak chodziłem na regularne treningi, to czasem czasem te kolana moje dostawały trochę. No, trzeba dokręcić. Dokładnie. To nie jest tak, że sobie wychodzisz, ja pobijesz tarczę mm. i, i w ogóle nie męczysz się, czy, czy nie ma to żadnego wpływu na twój wysiłek fizyczny. Tam trochę to więcej kosztuje. Na no, golf to taka odskocznia właśnie, która, yy, w której możesz, bo w golfie koncentracja to jest w ogóle chyba najważniejsze słowo i, i totalnie nie masz wtedy czasu myśleć o innych rzeczach, tylko skupiasz się na tym, żeby trafić tą, tą małą piłeczkę i to trafić ją naj, najlepiej w ten punkt, który, który chcesz trafić. A przy okazji nie absorbujecie może aż tak, jeżeli chodzi o taki wysiłek. Fizycznie, aczkolwiek jak pograsz parę godzin, to... No właśnie chciałem zapytać, bo... No tak, dobrze, bo Arek jest golfista i bokser. Tak, na tak. tak wiem, jakby też, ja też zaczynam ten golf, tak go zaczynam od półtora roku właściwie i ciągle czujesz, że zacząłem, ale też ostrzegano mnie przed tym. Że, jak już Ci się wydaje. Nawet jedziesz że... na golfa z Piotrem Kędzierskim. Nie, nie, nie a to nie komentujemy. Piotrek, pamiętaj, że koncentracja, koncentracja jest okresie, najważniejsza, nie. więc tam nie ma czasu. W sensie, Piotrek jest przykładem na to, że ADHD i golf jakby. wykluczają, To terapeutycznie można zastosować, ale też ja broniłem się długo, bo Piotra, kuzyn Mark Kędzierski, obywatel RPA i już polski, długo nas namawiał na to, żeby pójść na Ja tak wiesz, jakby stereotypowo sobie. Patrzyłem na to i myślałem, co mi w ogóle mówi, jakiś sport dla dziadków. I, ale po prostu pierwsze dwa treningi i przepadłem, bo to rzeczywiście, jak jesteś na polu i masz uderzyć, to nie ma szans, żeby jakby. Musisz być tam. To jest tak jak to z boksem, tylko że jakby nie macie w momencie, to zostajesz w twarz, a tutaj przesuniesz o kilka milimetrów kontakt kija z piłeczką i jesteś po prostu w bunkrze albo piłeczka jest w wodzie, więc musisz się 100% skoncentrować i ja jestem jakby, no dla mnie ten sport jest błogosławieństwem, bo nie da się zupełnie myśleć o niczym innym, a jak jeszcze pomyślisz, że idziesz uprawiać sport i cztery godziny jesteś z ziomkami na, wiesz, na powietrzu, mm. zerkasz sobie na zwierzęta jeszcze, które przybiegają na polu golfa, w ogóle jakby jakiś przedziwny raj. Czy widzisz się jak kilku piłkarzy później w jakiejś Turniejach proamatorskich. No, myślę, że aż tak, aż tak daleko nie wybiegam. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy to będzie taka zajawka, która będzie rzeczywiście kontynuowana przez całe życie, ale no, żyjemy w, takim w takich czasach, że jesteśmy trochę przebodźcowani. No, ciężko mhm. nie popatrzeć w telefon przez, nie wiem, pół dnia, na przykład, czasem. A, a golfy to jest coś takiego, że ja potrafiłem 5 godzin, 6, zostawiam telefon w samochodzie, czy gdzieś w szafce jakiejś y skrytce i 6 godzin chodzę i nie, nie, nie mam tego, że kurczę, a sprawdzę wiadomości, czy coś się wydarzyło, czy ktoś dzwonił. Tylko nie masz go i tyle. 5-6 godzin po prostu rozmawiasz, wychodzisz, skupiasz się na każdym uderzeniu i koniec, nie liczy się nic więcej. Ale w ogóle ta, ta, ta moja przygoda z golfem to się też zahacza trochę właśnie jeszcze o Anglię, bo, bo ja zacząłem grać w taki sposób, że po prostu była pandemia. Ja wracałem wtedy po pierwszym razie z zerwanych więzadeł krzyżowych. No i z Denisem Pratem w Leicester tak trzymaliśmy się dosyć, dosyć blisko i Denis już grał parę razy w golfa i wszystko wtedy było pozamykane. No, jeździliśmy tylko na treningi, a jedno pole golfowe niedaleko nas było otwarte po prostu na zasadzie, że przychodzisz, grasz. Nie, nie ma nikogo na recepcji, nie ma po prostu kogoś, kto cię sprawdza, tylko przychodzisz, stajesz w kolejce, jeśli są inni, czekasz aż oni skończą, czy tam idzie jeden za drugim. I graż, no i Denis coś tam potrafił grać, ja kaleczyłem totalnie, nikt mnie nie nauczył w ogóle podstaw, on też tak umiał, ale nie, nie wszystko tak, mi tak, wytłumaczył tak. do końca, więc ja to tam bardziej to boisko, to pole golfowe to tam zmasakrowałem innym niż, niż miałem przyjemność z tego grania, no ale poszedłem pierwszy, drugi, za trzecim razem już coś w miarę ogarniałem, a tutaj wracałem, kiedy wróciłem do Warszawy to już wziąłem sobie trenera, lekcje i kiedy złapiesz te podstawy i widzisz, że w jakimś kierunku to zmierza, to, to jest tego większa frajda. Ja też jakby trenowałem różne sporty w życiu, ale ten jak robisz progres w golfie, to, jest, to masz tak jakby naoczne dowody tego, że zrobiłeś progres, no bo widzisz, że jakby nie jesteś tam z piłką czy tu, tylko po prostu potrafisz coś robić, że to mi sprawia ogromną radość, że można odhaczać takie checkpointy, że wiesz, że już jesteś jakby trochę do przodu. No jak weźmiesz gościa z ulicy, no to na pewno po pierwszych dwóch razach nie będzie nic potrafił, to, nie? to jest dyscyplina, która pokory uczy. Totalnie musisz ileś tych uderzeń wykonać, żeby złapać to. A później dostajesz kolejnej blokady i nie wiesz dlaczego, i musisz. To no, ja się robię, nie. jakby co przesunąłem. Dokładnie. Dokładnie. Przez idzie go... ci mega i przyjdziesz w jeden dzień i nic nie potrafisz. O golfie pogadamy sobie, bo już się umówiliśmy, że na pewno musimy zaprosić Adriana Meronka., tutaj. Tak, ten, my... żeby z nim porozmawiać. Możemy już zapowiedzieć, że będzie. No proszę bardzo, i tak to się robi. Pierwszy odcinek, już są zapowiedzi kolejnych. A ciebie chciałem zapytać o rzecz, która. Nie jest na pewno miła dla sportowca, czyli o urazy, bo muszę ci powiedzieć, że jesienią jeszcze jak tak było w miarę ciepło miałem okazję być u Kuby Modera, który jak wiadomo zmagał się przez dłuższy czas z kontuzją i widać, jak się zmienia nie piłkarz, ale człowiek, który zmaga się z czymś, co przeszkadza mu w wykonywaniu jego. Jego pracy. I było to bardzo widać po Kubie, że no jakby ta tęsknota za powrotem na boisko jest gigantyczna. Jeszcze znalazł się w tej niefortunnej sytuacji, że był jedynym kontuzjowanym piłkarzem w mm. Brighton. Ty, ty przeżyłeś kilka poważnych urazów. Czy, czy to w ogóle czegoś może nauczyć piłkarza, czy raczej staje się takim kamieniem w bucie i przyczynkiem do jakiegoś strachu, żeby myśleć o tym, co się wydarzy. Później, Że jednak ten rys na psychice zawsze zawsze już zostanie piłkarzowi, który często zmagał się z urazami? Czy da się to zupełnie skasować? Jak sobie z tym radziłeś i w trakcie kontuzji, i już po kiedy wracałeś? No, to jest trudny czas. To są takie góry, doliny. Ten, ten okres, bo to jest okres kilkumiesięczny, dosyć długi, blisko roku, często nawet. I, i to jest moment, to jest taki czas, w którym widzisz progres w Pewnym momencie i jesteś szczęśliwy, i myślisz, że to już to, a za tydzień, nie wiem, kolano ci puchnie nagle, coś jest nie tak, i, i nie możesz robić połowy rzeczy tego, co robiłeś dwa dni wcześniej, więc to jest tak, jak powiedziałem. To są takie momenty, kiedy czasem myślisz, że jest super, a zaraz przychodzi ten słabszy moment, i tak w kółko, i to się ciągnie, i to ma to, to trzeba mieć naprawdę sporą cierpliwość do tego. Myślę, że sporo rzeczy się można nauczyć, można się wzmocnić w ogóle w pewnych aspektach fizycznych, kiedy. Kiedy się wraca po takiej długiej kontuzji, ale no na pewno to nie jest czas, który można mówić, że to jest. Nie do końca można powiedzieć, że to jest czas stracony, ale to na pewno nie jest czas, w którym coś wygrywasz, bo no piłkarz gra w piłkę na takim najwyższym poziomie 10-15 lat, czasem trochę, trochę dłużej, ale no i to jest jednak rok stracony, no bo rok nie grasz. Nie robisz tego, za co ci płacą tak naprawdę i to, co ci pozwala. Później myśleć o kolejnych celach i kolejnych wyższych poprzeczkach, więc to jest ciężki moment, ale no trzeba się skupić wtedy na, na, na tych rzeczach, które możesz na maksa podciągnąć. I, i Kuby przypadek też. Też znam mniej więcej, wiem, wiem jak, to, jak to u niego wygląda, ale myślę, że też już jest, no mam nadzieję, bliżej niż dalej że zaraz, no już zobaczyliśmy zdjęcia i jakby internet wybuchł radością. Tak, tak. czuję ciężko, też widać, że się uśmiech pojawił na twarzy, czyli że widać metę na, na horyzoncie, aczkolwiek też Kuba zastaje zupełnie inny zespół niż ten, w którym złapał kontuzję, prawda, tak. z innym menedżerem. Zespół, który mam wrażenie jeszcze wszedł na wyższy poziom, a już był na wysokim poziomie, kiedy Kuba tam regularnie grał. A też yes. wydaje mi się, że w systemie, który będzie mu wciąż odpowiadał, nie? Nie, mu każdy system będzie. Dobrze odpowiadał. mu będzie wskoczyć do takiej maszynki. No słuchaj, słuchajcie, ja to, ten drugi raz, kiedy odniosłem kontuzję, drugie zerwane mi krzyżowe w legi, no to wróciłem, no to w międzyczasie. Trenera Michniewicza zwolnili, trenera Głębieskiego zmienili, i, zwolnili i był i, zdążył wrócić trener Wukowicz, a jak wróciłem na boisko, no to tak grało może z trzech chłopaków wtedy, co to ze mną jeszcze grało, więc rok piłca to dużo czasem. Wyobraź, to, to wyobraź sobie, co by było, gdybyś był piłkarzem łotworu. Ja chciałem, bo to samo no, wkrótce, co, ja mają, to, to co, to. Mają, co ja. mają powiedzieć A ja Jeszcze, bo będziemy się zbliżać do końca, ale chciałem jeszcze kilka checkpointów. Jak na przykład debiut w reprezentacji, bo to doniosłe wydarzenie, nie możemy go pominąć. A twój debiut też doskonale pamiętam, ponieważ byłem w Portugalii na wakacjach z Wojtkiem Sokołem. I Wojtek w ogóle nie, nie kojarzy piłki za bardzo, ale powiedziałem mu: Wojtek, dzisiaj wieczorem jest Polska Gibraltar. Może obejrzymy. I on powiedział: Polska Gibraltar to pijemy kieliszek za każdą bramkę na boisku. Wynik to 8-1 w, w tym meczu, chyba tak, więc tam otwarto puszkę Pandory, a potem jeszcze kilka butelek otwarto. Ale też chciałem cię zapytać, jakie to uczucie, bo też chyba dobrze wspominasz ten debiut. Tak, bardzo dobrze, ale, ale no, ja wtedy nie, nie byłem świadomy, co się dzieje. Mhm. Naprawdę. Ja wychodziłem Przyjechałem na to zgrupowanie już wtedy, co było dla mnie ogromną niespodzianką. Nie spodziewałem się tego kompletnie, a kiedy dostałem szansę z Gibraltarem, no to tak, yy, szczerze mówiąc, ja nie czułem jakiejś większej tremy, ja, ja czułem po prostu, że, że nie wiem, co się dzieje dookoła mnie, że wychodzę na boisko, nagle taka publiczność, ale miałem yy, tak, tak z ręką na sercu, miałem z tego olbrzymią frajdę, nie miałem jakiegoś większego... Stresu czy się nie obawiałem się, że, 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 że to jest wielkie wydarzenie, jak ja sobie poradzę. Strasznie szybko minął mi ten mecz. I rzeczywiście strzeliłem bramkę, byłem szczęśliwy, ale, ale wtedy jeszcze sobie zdawałem sprawę, że ta bramka nie, nie oznacza, że ja w reprezentacji zostanę dalej? Nie? Powiedziałeś też kiedyś, że to jest twój pierwszy wywiad dla strony Krakowi po dołączeniu do pierwszej drużyny? że ze względu na pochodzenie też wzorujesz się na Mateuszu Klichu trochę. A ja jeszcze no teraz wydaje mi się, że możemy więcej analogii znaleźć, bo ty wciąż jesteś właściwie zaryzykuję stwierdzenie przed primem, a Mateusz to też jest taki przed jego primem. który <noise> rozkwitł dość późno. Jak oceniasz jego karierę z Teraz z perspektywy czasu, i czy myślisz, że rzeczywiście, nawiązując do Twojego pierwszego wywiadu yy, po wejściu do pierwszej drużyny Krakowi, może to być jakiś wzór właściwie też dla Twojej kariery? Myślę, że yy, nie wiem czy do kariery, ale to jest trochę taka przetarta droga, właśnie ten Starnowi Tarnowi do Krakowi. I wiem, że teraz mnóstwo tych dzieciaków w Tarnowi jest zapatrzonych trochę na nas, czy na Matiego, czy na mnie. Hmm. I ja wtedy, przechodząc do Krakowi, jeszcze nie grając w Krakowi, nawet tylko w Tarnowi, obserwowałem Matti'ego co tydzień w telewizji, musiałem obejrzeć jego mecz i bardzo mocno mu kibicowałem i, i chciałem iść jego, jego śladami, więc yy, cieszyłem się bardzo, że, że, że to później właśnie zaczęło nabierać tego samego tempa co u niego i, i zagrałem ten pierwszy mecz w ekstraklasie, później, później zagrałem w reprezentacji. Więc Mati był osobą, której bardzo, bardzo kibicowałem i której nie znałem, a później mogłem poznać i, i mógł się stać moim kolegą, więc to też było fajne, że w jakimś tam momencie poznałem gościa, którego byłem zapatrzony od dziecka, bardzo mocno mu kibicowałem, a później mogłem z nim o wszystkim porozmawiać, pośmiać się i, i teraz w ogóle to jest już na totalnie innym etapie i zapomniałem o tym, jak, jak było ileś tam lat temu, że to był gość, którego tak oglądałem notorycznie w telewizji, ale to są podobne, ale też różne ścieżki i Dalej śledzę jego losy cały czas. Śledziłem w Premier League, śledzę teraz w MLS-ie. debiut, tą bramkę, także myślę, na że zawsze zawsze będę gdzieś tam do Matiego miał trochę słabość i będę, będę mógł kibicować. Ale czy to będę... też nie jest trochę tak, że po prostu patrzysz sobie i myślisz, i myślisz OK, no mam 26 rocznikowo, 7 lat. No ale taki klich. Właściwie 30, powiedzmy, około 30 zaczął wybuchać, więc jeszcze dużo przede mną. A tam Jasne. jest jeszcze ważny aspekt jeden, bo nie po, to, co macie dużo wspólnych mianowników od Tarnowa począwszy, ale ten wspólny mianownik zaczyna się rozmywać w momencie, kiedy zdaje się była taka sytuacja, że ty miałeś ofertę, żeby pójść do Holandii, mhm. a ta Holandia jego bardzo zbudowała. Ta, w Wiemy, że Holandia to też jest taka, takie miejsce, w którym gra się bardzo ofensywny futbol. Czasami można powiedzieć nawet, że radosny. Akurat jemu to pomogło. To nie oznacza, że Twoja ścieżka kariery mogłaby się dalej podobać No a ja, no tak tej analogii szukam tylko w tym, że jakby gdziekolwiek nie jesteś to zawsze jest jeszcze czas. Jasne. No też liga jest ofensywna, ale też nie każdy zespół jest ofensywny, mhm. nie, w tej lidze. Ja też miałem jakieś oferty na przykład z klubów, które tak jak sobie przeanalizowałem później, no to w trakcie spotkań bliżej było do 30% posiadania piłki niż 70 na przykład. Ale yy, wracając do Matego, no każda ścieżka jest inna i, i ja też yy, no już aż tak Matego zapatrzony nie jestem, ale to co powiedziałeś, to ja absolutnie mam takie podejście, że, że dla mnie jestem przekonany, że ten najlepszy czas jeszcze w piłce przede mną i, i dbam teraz w bardzo dużym stopniu o swoje zdrowie, bo wiem, że od tego się wszystko zaczyna. Myślę, że też nie wiadomo, czy bym siedział tutaj w tym miejscu w Warszawie, gdybym, tego drugiego zerwanego więzadła nie miał w yy, meczu w eliminacjach do Ligi Mistrzów, kiedy z Legią też mieliśmy naprawdę fajny czas. Widocznie tak się musiało zdarzyć, ale, ale teraz ile, ile zależy tylko ode mnie, no to, to, to ryzyko kontuzji, jakikolwiek urazów minimalizuję, jak tylko mogę. Chociaż wiadomo, że to nigdy nie można tego wykluczyć, mm. ale myślę, że jeżeli zdrowie mi dopisze, to, to ja wiem, że, że to będzie szło w dobrym kierunku. i Już teraz nawet widzę... Po urazie, że już, że już ta runda jesienna, jeszcze była taka po urazie, że, że nie czułem tego, że, że, że jestem na takim optymalnym poziomie. Ja myślę, że teraz już, już mam znowu olbrzymią radość i, i wiem, że przepracowałem ten okres, zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby, żeby znowu się czuć dobrze i myśleć o, o kolejnych celach i o, o wyższej poprzeczce. Ty masz z tyłu głowy coś takiego, że jeszcze może się przytrafić taka sytuacja, że pokażesz tej zagranicy, że ty, że ty tam pasujesz, że, że jesteś w stanie się. St z tym tematem jeszcze raz zmierzyć? Myślisz o tym czasami? Myślę, że jak najbardziej, ale to też musi być właśnie świadomy wybór i, i taki odpowiednie, odpowiedni moment na to, bo myślę, że teraz nawet przedłużyłem kontrakt z Legią Warszawa mogłem tego nie robić i wiem, że, że by, wiem, że po prostu byłyby różne, różne propozycje z Lig silniejszych niż Polska Liga. Ale absolutnie nie czułem w tym momencie, że jestem na to gotowy. Po pół roku po kontuzji, gdzie ja sam nie czułem się na takim poziomie, jak byłem przed nią, więc wiem, że jeżeli dojdę do takiego poziomu, taka sytuacja się, się nadarzy, no to wtedy będę myślał w różny sposób wezmę wiele czynników pod uwagę i jeżeli wszystko będzie się, się zgadzać i będzie OK, no to, to czemu nie? Sokół był tutaj już wywołany przez, przez Rasa, to ja nawiążę do tego motto, które ci przyświecało, czyli jestem tak zajarany życiem, że nie uwierzycie. Czy to, czy jakaś część z tego została, czy bardzo dużo, czy cały czas mógłbyś się pod tym podpisać, bo nie jest tajemnicą, że jesteś wielkim fanem rapu. Jak my wszyscy, może Arek najmniej, ale jak mówił mój kolega raczej, dlaczego się śmiejesz? Pracując w maku, nie masz ochoty na hamburgera. No właśnie, dokładnie. Dlatego też tak powiedziałem, ale czy jest jakby część tego motto jeszcze w tobie gdzieś tam się tli? Nie, myślę, że trochę to wróciło, że był moment, kiedy tego nie było, ale znowu mam tak, że nie wiem wstaję rano i z olbrzymią przyjemnością jadę na trening, to od tego chyba się wszystko w ogóle zaczyna, że, że wstajesz rano i nie, nie myślisz o nieprzyjemnych rzeczach, tylko myślisz o tym, co, co daje ci energię, więc jak najbardziej zgadzam się z tym, a ten kawałek też zdarza się, że losowo gdzieś tam w aucie się odpali. A, a twój ulubiony e, wykonawca, twój ulubiony raper, masz takiego, czy raczej hmm? Przez ten ma kolegów, pozostali się obrażą. No. <noise> nie no, mamy na dużo nami. czasu, możesz wymienić. <noise> nie <wrzucaj 30. głos> na minę. Nie wiem, że ciężko. Nie, nie zastanawiałem się nad tym, tak szczerze mówiąc. Jest nie, to inaczej się zapytam, żeby to było. Jest raperów, których słucham. I to nie jest tak, że słucham każdego rapu. ale... Stara szkoła? Oj, też nie kategoryzuję aż tak. Chociaż trochę, nie wiem, co można nazwać starą szkołą. Ja na przykład bardzo lubię Pezeta i nie wiem, czy to jest to, co robi obecnie, to jest stara szkoła, czy nowa szkoła. Nie, no, PZ jest ewidentnie ze starej Bo szkoły. Bo jest starą o, szkołą. Tylko odnalazł się w nowych to, realiach. Dokładnie o to mi chodzi, że. Dlatego nie, nie kategoryzuję aż tak, że stara szkoła, nowa szkoła, ale no bliżej pewnie do tej starej, jeżeli tak. już miałbym zdecydować. To tak. właśnie szkoła. Mój, mój ulubiony zespół, to tak już nie istnieje, raz mentalizm. Nie <laughs> tak, tak, byłem Ta, na, 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 się na koncercie. koncercie raz byłem. Tak, <laughs> <się> <laughs> na koncercie. A co ci daje muzyka w życiu tak na, na co dzień? Bo taki kiedyś się pojawił trend w Premier League, to był chyba początek tego stulecia, tam mniej więcej 20 lat temu, kiedy e, święcił triumf film ósma mila i w szatniach w Premier League ten kawałek e, Lose Yourself był najczęściej granym kawałkiem w szatni. Co leciało w szatni Leicester, co leci w szatni Legii e, i co ci daje muzyka? No, muzyka jest takim codziennym elementem w drodze nawet na trening. Często, często słucham muzyki, chociaż trochę ona ewoluowała. Kiedyś się ograniczałem tylko do hip hopu, do... E, a teraz e... Różne, naprawdę są przeróżne kawałki. Trochę dziewczyna mnie zainspirowała też do innych, do innych gatunków muzycznych. A jeżeli chodzi o szatnie, yy, w Leicester leciał też głównie, głównie rap. Zagraniczny oczywiście. A brytyjski? Stormzy chyba był takim wykonawcą, który też często. Stormzy, czyli Romolo Lukaku. Tak, dokładnie. Yy, ale w, a w naszej szatni w Legi notabene tutaj Josué przejął stery. I leci taka bardziej muzyka latnoska, taka do, do, do tańczenia, z czym było mi się ciężko odnaleźć, powiem szczerze, na początku, po, po tym jak wracałem po kontuzji, bo ja rzeczywiście tego hip-hopu słuchałem najczęściej, głównie polskiego, polskich wykonawców, ale muszę powiedzieć, że, że w pewnym momencie przyzwyczaiłem się do tego. I to też jest fajna odmiana, że nie musi tylko lecieć, nie wiem, że wiadomo, każdy jest indywidualna sprawa. Jeden potrzebuje trochę dodatkowej motywacji, nie wiem, silniejszej muzyki, drugi trochę się chce rozluźnić i potańczyć w szatni przed meczem. I, i mi ta muzyka żozuła też dużo luzuje. Łatwiej założyć siatkę do reggaetonu, pewnie, niż do palucha albo Abiego. To no, no, to prawda. To prawda. A ty się tak podobno było. zacząłeś użyć grać na pianinie, czy to prawda? Zacząłem, ale też nie chcę mówić, że tutaj notorycznie trenuję i tak dalej, bo to w pewnym momencie troszeczkę odłożyłem na bok, ale wrócę na pewno. I... Gigi Bekali, czyli słynny boss z Bukarest, powiedział, że musi mieć swoje swojej drużynie gości, którzy noszą pianiny i którzy grają, czyli na razie nosię, tak? Na razie jeszcze noszę, ale przyjdzie czas, że na pewno zagra, mogę... Dać słowo tutaj nawet. Bartek, co byś powiedział dzisiaj młodemu chłopakowi, który ma wielkie marzenie, żeby grać w piłkę? Ma talent bez wątpienia, ma na to papiery, wie o tym, bo na to wskazuje jego ścieżka dotychczasowa i to, co wszyscy wokół niego mówią. Ma 17 lat i chce podbijać świat, i może zaraz do niego przyjdzie duża oferta, żeby, żeby jednak. Szedł za tym, czy żeby zastanowił się nad tym dwa razy? Masz czasami takie, takie flashbacki w swojej głowie? <grym> ale mówisz to na przykładzie mojej przygody? Na, na przykład, to... no, na, w odniesieniu do swojej osoby, prawda? Na, do mhm. swoich doświadczeń życiowych, zawodowych. Myślę, że talent to jedna rzecz, ale w osiągnięciu dużych rzeczy... Myślę, że bardzo potrzebna jest taka pewność siebie i pewność tego, że, że to, co robisz, jest, yy, jest takim planem. I nawet jeżeli jakiś taki mały kamyczek ci wpadnie, no to ty jesteś niezłomny i, i wierzysz we własne umiejętności i w swoje, w swoje cele założone. Myślę, że pewność wcześniej no, rozmawialiśmy chyba jeszcze przed tym, jak weszliśmy na kamerę o Ibrahimowiciu chyba. Mm. No to Ibra jest takim gościem, który, nawet jeżeli nie jest w swoim prime, nie gra w nieprawdopodobny sposób, on potrafi taką aurę wokół swojej osoby stworzyć, że jest na i tak myślisz, że on jest najlepszy. Nie? I, I właśnie to jest myślę, że rzecz, która mu bardzo, bardzo pomaga. Dla kogoś może to być aroganckie z boku, a to jest rzecz, która pozwoliła mu być na takim poziomie, na jakim był. Nie? Więc. Jakie masz sposoby, żeby to wyzwolić w sobie już po tych latach autoanalizy i pracy z psychologiem? Wydaje mi się, że to bardzo ważne, żeby wybrzmiało. Może kogoś zainspirujemy, na przykład mnie. I gdzie tego szukać? No myślę, że jeżeli sam nie potrafisz tego znaleźć, niektórzy sami potrafią, no to właśnie u mnie przynajmniej ten psycholog był kluczową postacią. Zresztą nadal to robię, nadal pracuje z psychologiem sportowym. I on często... Potrafi znaleźć rzeczy, które ja gdzieś tam nie dostrzegam mimo wszystko, chociaż jestem dużo bardziej świadomym, na pewno człowiekiem i sportowcem niż wcześniej, ale to była taka osoba, która pomogła mi w pracy nad sobą i tak jak powiedziałem wcześniej, że byłem bardzo uparty zawsze. Nadal jestem uparty w wielu kwestiach, ale tutaj otworzyłem się i przekonałem się, że nie tylko moje pole widzenia i moje zdanie na dany temat musi być w 100% tym, co, co, co jest prawdą w tym, w tym przykładzie. Więc mi bardzo pomogło to, że, że osoba z boku, hmm. najlepiej właśnie osoba, która ma narzędzia do tego, bo, bo, bo niewątpliwie to musi być ktoś, kto ma narzędzia, bo to, że ci ktoś coś powie, nie wiem, powie, ci uwierzysz w siebie, to nie wiem, czy uwierzysz w siebie tak od razu i wyjdziemy stąd i będzie... Weź się w garść. Tak, dokładnie, nie? bo to jest takie najprostsze. Nie? Czasem słyszę, jak właśnie grają dzieciaki... I, i słyszę, że jakiś trener krzyczy graj, graj dobrze albo podaj celnie, no ale no, każdy chce grać celnie. A wiesz jak nie umie, no to ten okrzyk nic nie da, prawda? Dokładnie, więc tutaj narzędzia są kluczowe, żeby ktoś też pomógł ci po prostu wiedzieć, jak nad tym pracować. To na koniec chciałem się zapytać o taką rzecz. Wkurza cię, kiedy ktoś się śmieje z klasy, że to trochę taka jest liga drugiego gatunku, drugiego garnituru, bo często takie Głosy się pojawiają, chociaż kibice i tak tu mnie chodzą na, na stadiony i oglądają te i najbardziej lubią oglądać tę ligę w telewizji, to akurat wiem na pewno mogę, mogę tutaj zaświadczyć, więc... Dla piłkarzy to też pewnie musi być e, trudne. E, I takie dwa pytania w jednym, bo ta liga się bardzo mocno zmieniła. Na przestrzeni tych kilku lat też ewoluowała od momentu, kiedy ty ją opuszczałeś i później do niej wracałeś. Czy poczułeś bardzo mocno właśnie tę, tę różnicę? No Może ma, miałeś trochę zaburzone, bo mm. przyjechałeś do szatni akurat jednego z największych klubów w Polsce. Tak, zgadza się. Myślę, że no najlepszym mimo wszystko takim argumentem, żeby temu zaprzeczać będzie to, jeżeli polskie drużyny będą grały w europejskich pucharach i od tego się będzie wszystko zaczynać. Fajnie, że Lech teraz robi to, co robi że Dadal gra w lidze konferencji, ale myślę, że Lech Poznań, Legia Warszawa, teraz Raków Częstochowa, który, który pokazuje, że to jest bardzo mocny projekt i też pewnie będzie w kolejnych sezonach walczyło o najwyższe cele, to są kluby, które Muszą grać w lidze Europy lub w lidze mistrzów, mają wszystko, żeby to zrobić. I, i teraz liczę bardzo mocno, że, że to będzie podążało w tą stronę, ale jeżeli chodzi o poziom ligi, pff, no, chciałbym, żeby to był wyższy poziom. Też nie będę mówił, że to jest y, poziom taki sam jak Bundesliga czy Premier League, bo, bo absolutnie nie. To jest, y, jest, jest tutaj różnica, ale myślę, że mamy wiele, wiele rzeczy do tego, żeby stworzyć. Dużo lepszy obraz tej ligi niż, niż jest obecnie, bo, bo no jak obserwuję rozgrywki, właśnie europejskie, widzę drużyny z, chociażby z Cypru, na przykład. Cypryjskie drużyny grają co roku w fazach grupowych europejskich pucharów i, i czemu one to robią, a my nie, więc to nie jest też moja rola, żebym ja się za to brał, bo ja jestem piłkarzem i myślę, że tutaj są ludzie, którzy kierują klubami, muszą, muszą się nad tym zastanowić, ale. Yy, no to, co powiedziałem, ja na Legii Warszawa czuję wszystko dookoła, jakby to była liga Mistrzów, i zdaję sobie sprawę, że tutaj nawet wchodzi aspekty właśnie kibiców, którzy potrafią stworzyć niesamowitą atmosferę u nas na stadionie, że to przyciąga ludzi do tego, żeby przyjść na mecz. Że nie tylko jakby poziom sportowy, ale znam wielu znajomy, mam wielu znajomych, którzy przyszli na legię. I przez pół meczu się patrzyli na źle, co tam się dzieje. Nie? I, I to było dla nich ciekawsze, niż to, co się dzieje na boisku. Więc musimy zrobić wszystko, żeby ten poziom sportowy dokończył tak z tą puentą, może dorównał temu, co mamy na trybunach. Bo jeżeli chodzi o atmosferę, no to nie mamy się czego wstydzić na pewno. Jeszcze jedna klamra mi przyszła do głowy. W 2016 roku na euro, można powiedzieć, ty błyszczałeś i wtedy wieszczono ci wielką karierę. Fernando Santos był wtedy selekcjonerem reprezentacji Portugalii, która wygrała z nami niestety i poszła po Mistrzostwo Europy w Paryżu pokonując Francuzów. Dzisiaj Fernando Santos jest selekcjonerem reprezentacji Polski. Co to dla piłkarza ekstraklasy, piłkarza ligowego legi czy dowolnego innego klubu Rakowa Lecha zmienia w takim kontekście, że Adam Nawałka był na przykład selekcjonerem, który lubił wyciągać piłkarzy z naszej ekstraklasy. Ty wiesz o tym najlepiej. No, na z grupowania to nas przyjeżdżało wtedy z 10 czy 12. Arkadiusz tak? Milik, który tak. chodzi za, ta, za takiego piłkarskiego syna. Adama Nawałki, Sebastian Mila, który strzelił gola e, na Stadionie Narodowym Pazdan. Niemcom. Michał Pazdan, który został troszkę odkryty przez Benhakara. Innymi słowy chciałem cię zapytać, czy łatwiej byłoby e, e, takiemu piłkarzowi jak ty zagrać w reprezentacji Polski, będąc w Ekstraklasie, gdyby na przykład selekcjonerem został Marek Papszon? Nie, ciężko mi to ocenić z boku, bo ja nie wiem, czym będzie się kierował trener Santos przy, przy powołaniach. Myślę, że też pewnie, jeżeli chodzi o, o ekstraklasę, to, to pewnie asystenci tutaj będą odgrywali dużą rolę, bo, to, bo, bo wątpię, żeby trener Santos miał na tyle czasu, żeby obejrzeć wszystkie ligi dookoła, chodzić co tydzień na ekstraklasę i, i wiedzieć wszystko na, wszystko na, na temat każdego zawodnika. Więc myślę, że tutaj też właśnie rola asystentów czy sztabu będzie pewnie kluczowa, jak, na ile będą tą ekstra klasę śledzić. Pff, ale ciężko powiedzieć. No pewnie jeżeli byłby polski trener, to może by trochę większą uwagę na to przy, przykuwał, ale to nie jest powiedziane, że na pewno z tej ekstra klasy do, do, do reprezentacji nie da się dostać. A myślę, że przyszłość pokaże tak naprawdę, jak, jak to będzie wyglądać. Moi drodzy, zastanawialiśmy się z Arkiem. Kto będzie dobrym pierwszym gościem na ten format futbol i cała reszta w nowym miejscu, czyli w kanale sportowym i już wiemy teraz, że się nie pomyliliśmy, że tym gościem będzie... Bartek Kapuśka piłkarz Legii Warszawa. Bardzo tobie, Bartek, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. To było przemiłe, nawet nie wiem, ile, bo nie patrzyłem. No, to było długie i mamy nadzieję, że. Dobry mecz. Z nami Dokładnie. i zostaniecie tak jak Bartkowi życie nagrywać. poszyw odstawkę i Dokładnie. Się, I, o to, i, e, I o to chodzi. Pogadaj. Bartkowi tak, życzymy zdrowia przede wszystkim, bo też yy, chyba słyszycie, że w głowie ma wszystko, żeby sobie ułożyć karierę również. Także zdrówka, dużo i żeby jeszcze się udało zmierzyć, posparować z tą, z tą zagranicą. Mamy nadzieję, że wam się podobało, a jeśli nie, to zostawcie nam łapkę w górę i napiszcie komentarz. Super, wrócimy. Jak mawia klasy, <laughs> jeśli wam się podobało, powiedzcie znajomym, których lubicie. Jeśli wam się nie podobało, powiedzcie znajomym, których nie lubicie. Arkadiusz Fitasz Czemek Rudzki, Bartek Kapłyska był naszym gościem. Dziękujemy. Dziękujemy wam bardzo i będziemy się widywać raz na dwa tygodnie. Przynajmniej taki jest plan. 这行，这行。